Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Ludwik Pęzioł, jestem autorem kanału Radykalny Pasywista, a w połączeniu ze mną Krzysztof Karkowski, Gazeta Polska Codziennie i kanał YouTube'owy Czarno-Biały. Witam Cię, Krzysztofie. Cześć, dobry wieczór. I Franz Hrad wraz ze swoim kotem Bourbonem, który być może nam się okaże, znany Twitterowicz, popularyzator muzyki niezależnej. Witam, Franz. Witam, dzień dobry. Dzisiaj, proszę Państwa, zapraszam na kolejny odcinek rozpracowania operacyjnego w naszym stałym cyklu. Zespół, którego analizy twórczości się dziś podejmiemy, nie jest chyba zbyt szeroko opisana, jego twórczość nie jest zbyt szeroko analizowana na polskim YouTubie, więc mam nadzieję, że będziemy tutaj pionierami. A zespół jest szczególny, ponieważ być może można go uznać za szarą eminencję światowego roku, czyli zespół, o którym nie jest tak głośno, nie jest uznawany za legendarny, za kultowy, chyba że w jakichś określonych tam niezależnych środowiskach, no ale nie stoi obok tam Metalliki, Nirwany i tak dalej, a ci najwięksi nieustannie powołują się na inspirację tymże zespołem. Mowa o Killing Joke. Możecie mi pomóc wyliczyć w ogóle koledzy zespoły, które się powoływały na te inspiracje. No mi do głowy właśnie przychodzi Nirvana, Soundgarden, Nine Inch Nails, chyba Metallica, jeszcze coś pominąłem z takich... Ministry, o tym... Ministry, tak. To jeszcze, tak. Że tak personalnie później mieli, że tak powiem, związek z samym Killing Joke'iem, bo tam członkowie ministry gdzieś tam się przewijali w latach 90. Także. Na pewno No Means No i podejrzewam, że również Faith No More. Jeżeli się nie powoływali, to powinni. No więc widzą Państwo cały panteon. No a w gruncie rzeczy, jeżeli ktoś, kto nie siedzi głębiej w muzyce niezależnej, kojarzy, czy z czymkolwiek mu się kojarzy Killing Joke, no to z dwoma może hitami, zresztą pochodzącymi z tej samej płyty, czyli 80s oraz Love Like Blood, prawda? Więc a dyskografia jest ciekawa, pełna zaskakujących zwrotów akcji, które dzisiaj będziemy sobie omawiać. Natomiast ja bardzo lubię takie płynne przejścia i jako, że w ostatniej audycji rozpracowywaliśmy Tomasza Budzyńskiego, który, przypominam, wystartował w zespole Siekiera i to grze we wczesnym wcieleniu tego zespołu, no w dużej mierze zawdzięcza swoją karierę, to między Budzyńskim a Killing Joke właśnie jest to połączenie, że Siekiera wraz ze swoją płytą Nowa Aleksandria, która jest chyba najbardziej znaną płytą tego zespołu, jest obwiniana czy posądzana tak nieładnie o plagiatowanie Killing Joke, a w zasadzie debiutu, tak ściślej rzecz ujmując. Nim przejdziemy już do omawiania twórczości Killing Joke, chciałem Was zapytać o Wasze zdanie, bo wiem, że tutaj pewnie się będziemy wszyscy troszeczkę różnić. Czy uważacie, że Nowa Aleksandria Siekiery to jest zżynka z Killing Joke? Krzysztof. Znaczy, problem polega na tym, że trudno złapać Tomasza Adamskiego za rękę. Jak słucham sobie Killing Joke, to sobie myślę, no to jest Siekiera. Słucham sobie Siekiery, to sobie myślę, no to jest Killing Joke. Natomiast jak już sobie próbuję porównać te riffy jeden do jednego, to nie jest jeden do jednego. Przy czym nie będę oszukiwał, bo i tak nikt mi nic nie zrobi, że... Sam jako artysta wielokrotnie posługiwałem się technologią plagiatu i po prostu wiem, jak to się robi. Znaczy, plagiat nie musi być złodziejstwem złej woli, tylko może być czymś w rodzaju hołdu. Zwłaszcza podejrzewam, że w realiach PRL-u, kiedy dostęp do muzyki zachodniej był ograniczony, to też w jakimś stopniu mogło wpływać na to, że no właśnie takim sposobem wyrażenia najwyższego podziwu było przeniesienie tej muzyki Killing Joke do muzyki Siekiery. I ja mam takie poczucie, że z różnych elementów zostały poskładane różne kawałki. No, tam jest tak, że z niektórych kawałków, nie wiem, pół kawałka sobie wzięto do czegoś innego, pół do czegoś innego. No, mamy przede wszystkim The Wait, z którego refren moim zdaniem jest zbyt podobny, by spać spokojnie do refrenu Nowej Aleksandrii. Wrzucimy link.
mało znany w sumie i dla mnie nawet taki numer, którego ja przez to, że on się pojawił dopiero jako bonus, to tak nie znam go aż tak dobrze pod tym serce, jak go posłuchałem sobie przed naszą rozmową, no to to jest zwrotka z tego The Way w jakimś stopniu. Jest kawałek Complications, który jest bardzo podobny do już blisko. No ale to mówię, no to jest tak, że właściwie nie wiem, czy to można nazwać wprost plagiatem. Na pewno jest to bardzo, bardzo czytelna i po latach dla mnie będąca troszeczkę wręcz nadużyciem tej formy inspiracja. Z całą sympatią do Siekiery. Znaczy ja od razu powiem, że ja długo uważałem, że to faktycznie zakrawa o plagiat, ale jak tak przeanalizowałem sobie, tak jak Krzysztof mówił, riff po riffie i tak próbowałem to na świeżo złapać za rękę artystę, no to muszę odszczekać te słowa. Właściwie tylko kawałek tam Misiowie Puszyści, tam pod tytuł Szewc zabija szewca, to mi przypomina trochę kawałek Tension z drugiej płyty King Jong, What This For, ale ten sam Tension też mi przypomina kastę pianistów kultu, tylko nie wiem, czy to jest kwestia właśnie jakiejś rytmiki i przypadkowej zbieżności akordów, czy nie, ale no, na pewno się nie podpiszę pod tym, że to był plagiat. No, są znaczne różnice, na przykład takie, że w Siekierze względem King Jong jednak gitara jest wycofana. Gitara jest elementem sekcji rytmicznej. Nie ma tej gitary takiej, jak Jordi Walker ją prawda, prezentował na kawałkach, takie gęste. Znaczy z jednej strony są te takie tłumione fragmenty, szczególnie w zwrotkach, a tak to jest taka gęsta, no to tamtego nie ma. Natomiast w Siekierze się bardzo wybijają, znaczy raz bas, a dwa klawisze. Killing Joke też są klawisze, ale one są ozdobnikiem, a tutaj są takie ambientowe, można powiedzieć, prawie że frazy, które miejscami aż dominują, więc no i wokal to zupełnie jest inny niż Jess Coleman. Bardziej to jakbym miał coś porównywać do czegoś, to bardziej do Roberta Smitha już bym porównał i The Cure. Tutaj to nie jest nasz wymysł, że Siekiera plagiatowała rzekomo Killing Joke, bo Tomasz Adamski się wielokrotnie z tym zarzutem spotykał i aż sam musiał na niego odpowiadać. Muszę powiedzieć, że skłoniło mnie też w ogóle ta nasza dyskusja do rozważenia tego, czym jest plagiat i na przykład pomyślałem, nie wiem czy pamiętacie ścieżkę dźwiękową do filmu Mission Impossible, no to gdybym ja miał poszukać wszystkich zespołów rockowych piosenki, w których linia basu jest dokładnie niemalże taka sama jak w tym Mission Impossible, no to myślę, że niewielu by miało czyste ręce i właśnie w tym momencie trzeba sobie zadać pytanie, kiedy się zaczyna plagiat, bo no i ja odpowiadam na to, że no nie wystarczy chyba tylko zbieżność nut, czy jakieś podobieństwo, czy inspiracja stylistyczna. No musi zostać skopiowana pewna myśl, pewien zamysł tego, co zostało rzekomo zerżnięte, żeby móc taki zarzut postawić. Znaczy, z tego co wiem, to jak jest jakieś postępowanie, że tak powiem, o plagiat, to jest coś w rodzaju takiego biegłego muzykologa, który po prostu tak czysto formalnie ocenia, że to na przykład, że nie wiem, że tonacja jest taka, że tempo jest bardzo podobne, że podziały rytmiczne, że harmonie zastosowane, jak jest odpowiednio dużo elementów podobnych, to wtedy już można, że tak powiem. Ale w ogóle o plagiacie to będziemy mówić, tylko że w kontekście, że tak, jeszcze inny zespół plagiatował jeszcze i ta była poważniejsza sprawa już, bo tam nawet no właśnie... tam był proces, ale to... Gdzieś tam już na wokandę to trafiło, ale to już to potem. Dobrze, no w każdym razie ja uważam, że jednak można z czystym sumieniem nadal Siekiery słuchać, no choćby dlatego, że jednak o co innego chodzi w tej muzyce, przynajmniej w tym wcieleniu właśnie z Nowej Aleksandrii. O co innego chodzi w tej muzyce niż w Killing Joke. No dla mnie na przykład Killing Joke jest trochę bardziej socjologiczny, Siekiera jest bardziej taka poetycka, skierowana do wewnątrz. Znaczy moim zdaniem idea zespołu, ta gotycka Siekiera to jest zupełnie co innego niż gotycki Killing Joke, znaczy przesłanie tego zespołu oraz ogólnie to, co wniósł do historii muzyki Killing Joke światowej, Siekiera powiedzmy lokalnej, no są dwie różne bajki zupełnie. Znaczy ja, może to będzie kontrowersyjne, ale ja właśnie w Siekierze niewiele widzę gotyku, ale bardziej jakiś taki
New Romantic z powodu tych klawiszy, dobra. Z powodu tych pasaży klawiszowych. Jeszcze warto wspomnieć też o perkusji, że no w Siekierze jest bardziej taka mechaniczna, a jednak w Killing Joke dominuje taka plemienna, trybalna, taka właśnie oparta na jakichś tomtomach, niższych, że tak powiem, instrumentach perkusyjnych. Nie tylko tak stopa werbel. Różnice są znaczne. Znaczy to jest na pewno inny zespół. Siekiera mi się wydaje bardziej przestrzenna, a Killing Joke bardziej klaustrofobiczny. Na pewno troszeczkę je łączy, czy to w przekazie, czy to w samej muzyce, jakiś taki przestrach przed tym światem postindustrialnym, ale to jest inna bajka, natomiast ewidentnie ten fundament jest podobny, no i te skojarzenia się na pewno znikąd nie wzięły i podejrzewam, że to długo jeszcze będzie, póki ludzie słuchają muzyki i słuchają muzyki tych dwóch zespołów, to będzie niestety albo stety, no to porównanie się będzie za Siekierę ciągnęło. Adamski od tego, jak wiemy, trochę ucieka, bo mówi, że nikt nie pamięta o Killing Joke, a Siekierę słuchają wszyscy. No, to jest trochę na wyraz moim zdaniem. No, ja sam na pewno więcej słuchałem Siekiery. Jak sobie jakiś czas temu kupiłem nowy sprzęt grający, nie jakiś ekstra zresztą, bo nie jestem audiofilem, ale kupiłem sobie jakby nowy soundbar i podpiąłem go pod adapter, no to płytą, którą wybrałem na pierwszy odsłuch, żeby docenić to, co tam powinienem usłyszeć, no to jednak była to właśnie Nowa Aleksandria. Dobrze, słuchajcie, w takim razie przejdźmy sobie powoli do naszego dzisiejszego głównego obiektu rozpracowania. No, historia zaczyna się pod koniec lat 70. w biednej dzielnicy Londynu, w której żyją chyba głównie Czarni oraz Jazz Coleman i koledzy z Siekiery, znaczy z Killing Joke, przepraszam. Zaczynają na fali muzyki postpunkowej eksperymentować z muzyką dub, ku której też co niektórzy postpunkowcy się wówczas skłaniali. Zacznijmy sobie od tego okresu i właśnie tego okresu, który jest takim czasem niepokoju, to też wskazaliście w tym podobieństwie między Siekierą a Killing Joke. No w Polsce to było wiadomo, czarna dekada lat 80., era atomowa z kolei na zachodzie, ten lęk był skierowany właśnie związany z zimną wojną, z zagrożeniem wojną atomową i w jakiś sposób te lęki Killing Joke artykułował. Więc zatrzymajmy się tak na pierwszej epce, na spotkaniu tych członków i później współpracy, która zakończyła się też pierwszą długogrającą płytą. To były cztery kawałki i faktycznie trzy z nich to było takie postpunkowe dub reggae i jeszcze był kawałek Are You Received, który już właśnie zapowiadał ten kierunek z tego debiutu, czyli już tam gitary te takie piłujące wychodziły coraz bardziej na wierzch. I o tym kawałku coś powiem. Na debiucie się to zmaterializowało. Znaczy podobno jak w momencie, jak oni byli w studio i nagrywali to gdzieś tam, nie wiem, czy w tym samym studio, w innych salach, czy w jakichś sąsiednich, z jednej strony nagrywali The Clash, a z drugiej strony nagrywali Motorhead. I Jess Coleman mówił, że to jedni i drudzy mieli wpływ w tym momencie na nich, prawda? The Clash, czyli te postpunkowe eksperymenty i Motorhead, czyli te speed po prostu, czysty żywioł, więc tutaj pewna zmiana mogła nastąpić, jakiś tam wpływ. No ale, no tak mówię, no dla mnie to jest jednoznacznie płyta prekursorska albo pionierska dla gatunku industrialnego rocka, później też dla industrialnego metalu. Powiem dwa słowa o tej epce. To znaczy mnie w ogóle nigdy tego nie rozumiałem, tej fascynacji dubem. I w związku z czym ta epka w ogóle by mnie tak naprawdę nie ruszyła w żaden sposób. Poza tym, że dokonałem pewnego odkrycia, które łączy się właśnie z kawałkiem Are You Receiving, ponieważ to też się będzie łączyło z Siekierą, aczkolwiek bardzo pośrednio, dlatego że zanim Siekiera zaczęła grać tą swoją nową falę, no to grała taką punkową, dość ekstremalną łupankę i wtedy pierwszym chyba głównym takim punktem odniesienia dla tej Siekiery był podgatunek zwany punkiem 82, którego głównym przedstawicielem było The Exploited. Jednym z moich ulubionych kawałków The Exploited, chociaż nie będącym jakimś charakterystycznym dla tej kapeli utworem, jest numer Hitler's in the Charts Again. Ja w ogóle bardzo polecam ten kawałek
jak się go znajdzie na YouTubie, ponieważ do niego jest zrobiony fanowski teledysk z tych samych dobrze znanych z miliona innych wykorzystań fragment filmu Upadek i to tam wyjątkowo, wyjątkowo dobrze pasuje. Natomiast kawałek Are You Receiving ma z tym Hitler's in the Charts Again, który jest późniejszy, no tyle samo wspólnego, co wymienione wcześniej kawałki z kawałkami siekiery, więc ku memu, no może nie zdziwieniu, bo wiadomo, że te kapele się wszystkie jakoś tam wzajemnie inspirowały, również w Anglii, w środowisku punkowym, postpunkowym, ale widzę i muszę pod tym kątem trochę posłuchać Exploited, że Exploited też był kapelą, która była pod wpływem jakimś Killing Joke, więc to jest dla mnie o tyle istotne, że no Killing Joke co prawda jest taką kapelą, która jakoś tam mi towarzyszy od zawsze, ale no Exploited to jest dla mnie jedna z nie wiem, z pięciu najważniejszych kapel na świecie, więc fakt, że Exploited się też musiał inspirować Killing Joke, no też wzmacnia we mnie szacunek do Killing Joke na pewno. Okay, a co do tej pierwszej płyty, no to ona dla mnie jest właśnie ciekawa pod tym kątem tropienia wątków siekierowych i te kawałki, które są najbardziej siekierowe, mi się podobają najbardziej. Uderza mnie to, że zespół Killing Joke właściwie już w pierwszym kawałku na pierwszej płycie gra wszystko, co gra później. Czyli jest na taki klimat, który dla mnie to jakby tworzy ten zespół. Natomiast jeszcze nie ma do końca brzmienia, które będzie powstawać stopniowo przez pierwsze kilka płyt. I ja wiem, że te pierwsze płyty, zresztą często traktowane jako całość, pierwsze trzy albo cztery płyty, no dla mnie to jeszcze nie jest to, ale w swojej skali tam do pięciu dałem tej płycie 3,5, czyli całkiem przyzwoicie. Okej. No ja bym powiedział, że to, co uważam za swego rodzaju innowacje, nie wiem, czy nazwałbym tutaj to odkryciem wielkim, bo to duże słowo, ale fakt właśnie tego, o czym ty wspomniałeś, Franz, o sposobie gry na gitarze, to znaczy o ile no, dotychczas w muzyce rockowej jednak gitara próbuje zagrać jakiś riff, jakąś melodię, to tu mamy takie ostentacyjne abstrahowanie od melodii w przypadku Killing Joke, posługiwanie się tą gitarą raczej jako swego rodzaju właśnie taką jazgotliwą fakturą, która wcale nie chce być przyjemna dla słuchacza. Znaczy na tych przynajmniej dwóch, trzech pierwszych płytach Killing Joke absolutnie nie próbuje przypodobać się słuchaczowi i sprawić, żeby to, co się dobywa, że tak powiem, z ich instrumentów mogło sprawiać jakąkolwiek mu przyjemność. I to moim zdaniem, nie wiem, czy już można wywodzić z tego na przykład muzykę shoegaze, która też tworzyła taką fakturę gitarową, ale myślę, że Killing Joke z jednym dopływem do źródeł tej muzyki, no, takich kapel jak później tam na przykład My Bloody Valentine, czy to wydaje mi się, że można tutaj spróbować taką tezę zaryzykować. Znaczy nie do końca bym się zgodził, bo... Tak jakby Johnny Walker gra w taki dwojaki sposób i to jest szczególnie widoczne z jednej strony w zwrotkach, a w drugiej strony w refrenach. W zwrotkach to właśnie on stosuje tą technikę takiego piłowania, to tak w praktyce to jest polega na tłumieniu po prostu strun jedną ręką i one tak jakby jest no, na przykład na kawałku The Weight to wyraźnie słychać, a później w refrenach już wchodzi tak gęsto, nie wiem jakiego on tam efektu wtedy używał, mi się to kojarzy z jakimiś flangerami, phaserami, ale może taki rozwodniony dźwięk faktycznie może gdzieś tam kierować w stronę właśnie jakichś takich showgazowych kierunków, ale to jest tylko jeden z elementów gry gitarowej właśnie Walkera. Sama gitara Walkera to by był temat na osobne studium, bo tam naprawdę bardzo dużo się dzieje. Bardzo dużo się dzieje. No dobrze, a jeżeli chodzi o przekaz dla świata? Takie aktywistyczne tematy typu polityka, społeczeństwo, środowisko. Gdzieś tam przebija mi w tych jego tekstach, że już wtedy planeta płonęła. Czyli to, co jest dzisiaj na Wokandzie, wydaje mi się, że wtedy tak w mainstreamie to była dziura ozonowa, a tam właśnie u Colemana to ta planeta już tak się gotuje, więc nie wiem, czy tak przewidział następną mądrość etapu, czy nie, ale to takie coś zauważyłem.
No, ale ten taki lęk przed apokalipsą, przed końcem, to chyba przy trzeciej albo czwartej płycie wyjdzie tak najmocniej. Znaczy przy trzeciej to już wyjdzie w praktyce, bo i tam będą uciekali, prawda? Ale jeszcze, tak, też, tak. Jeszcze też tam zainteresowania takie, że tak powiem, szeroko pojęte magiczno-okultystyczne też gdzieś tam się pojawiają. Tylko to już jest taki bigos po prostu, taki mix od, nie wiem, jakiegoś Crowleya przez kabałę, kończąc na jakimś tam Jungu i tak dalej. Ale to ja już nie jestem... Przez świętego anioła stróża. Przyzywanie świętego anioła stróża. Rytualnego. Tak, to było właśnie przy tak zwane HGA. Wycieczki na Islandię. To już jest taki jakiś jungowski koncept z tego, co kojarzę. No i Crowleyański też, no i to tak, jeszcze tak. Myślę, że też... O to jedno z drugim się przenika, tylko tak jak mówię, nie jestem specjalistą w tematach okultystycznych, to nie będę się tu wymądrzał. No to też mnie nigdy zawsze to trochę mnie nudziło, szczerze mówiąc, więc tak. Też się nie zagłębiałem. Natomiast między tą trzecią płytą właśnie, której towarzyszy ta wyprawa o Islandię, którą tutaj już sobie... o której sobie napomykamy, mamy jeszcze wydaną w dosyć krótkim okresie od pierwszej, niecałego roku, płytę, która moim zdaniem troszeczkę jest niesłusznie, mało się o niej mówi, What's This For z 81 roku. Mi się wydaje, że byłaby to niezwykle nowatorska płyta, gdyby nie została wyprzedzona przez Joy Division płytę Closer, która moim zdaniem jest bardzo podobny sposób bębnienia, możemy tu usłyszeć i właśnie to tutaj o czym mówiliście, zastosowanie plemienności i transowości tego typu muzyce też jest tutaj czymś takim ożywczym. Chyba jeden z lepszych kawałków jest na tej płycie w historii Killing Joke, czyli Follow the Leaders, taki trochę przebojowy, ale absolutnie odtrącający równocześnie. No tak, to taka dyskoteka apokaliptyczna. To. Tak, tak. Najmniej sobie zapisałem o tej płycie, więc się wpisuję w to mainstreamowe myślenie, że się o tej płycie mało mówi. Nawet tego kawałka nawet kojarzę, że on się gdzieś tam przewijał po składankach i tak dalej. Nie zapamiętałem go, więc to może mój błąd, muszę sprawdzić. Tylko zwróciłem uwagę tak naprawdę na Tension, a raczej na to, że tam jest taki dosyć wesoły, punkowy refren. Moje ogólne wrażenie jest takie, że tutaj chyba jest troszeczkę jakby powrót do tych dubów i właśnie dużo jest tej plemienności, dużo jest transu i mnie ta płyta nie porwała, mniej mi się podoba od pierwszej płyty. Mhm. Też mogę powiedzieć, że no daję jej trzy gwiazdki, to cały czas jest dużo oczywiście, ale to nie jest płyta, do której bym jakoś wracał, okładka mi się podoba. Ma w sobie coś z tego obrazu, tego włoskiego malarza, którego się nazwiska nie pamiętam, ale myślę, że Ludwik będzie wiedział, o kim to, mówię. Tak, to jest z Armii. Tak, ten z okładki Ultima płyty Ultima Dicirico, Giorgio Dicirico. Tak, widzę jakieś pokrewieństwo między tą okładką a tymi obrazami. I właściwie tyle. No. Mi się w ogóle podobały w tych pierwszych płytach najbardziej te takie oszczędne dawkowanie melodii, które się pojawia w refrenach, bo to mi się trochę z kolei kojarzy ze stylem Klausa Mittwocha naszego, bo tam też właśnie są takie melodyjne zaśpiewy w refrenach. Mhm. Klaus Mittwoch to też pewnie był zespół, który troszeczkę tym Killing Joke'iem się inspirował, chociaż nie jakoś bardzo wprost. Mhm. Tu właśnie trzeba było zobaczyć, czy pionierem tego, o czym właśnie by powiedziałeś, o czym ja mówiłem wcześniej, nie jest Public Image Limited, bo tak. Ogólnie, bo tylko to się pojawiło po raz pierwszy chyba na płycie Metal Box, o ile dobrze sobie przypominam. Tak, dokładnie tak. I tam po raz pierwszy, przynajmniej w mojej pamięci, gitara została użyta tylko i wyłącznie do tworzenia jazgotu takiego, ale... Metal Box, tak, jest wcześniejsza troszeczkę. 79 albo 8 chyba nawet. 79, tak, minimalnie tutaj, okej. Ale tak czy owak w muzyce Peela chodzi trochę o co innego niż Killing Joke, więc to absolutnie nie znaczy, że ktoś tu od kogoś coś zerżnął. Znaczy zacząłbym w ogóle od pierwszego kawałka pod tytułem Fall of Because, bo kilka lat później powstał zespół, który się nazywał Fall of Because. W skład tego zespołu weszli tam bodajże 15-letni muzycy Justin Broderick i G.C. Green. I później ten Fall of Because, oni nagrali jedną płytę i później on się przerodził w Gutflash. Czyli tu jeszcze mamy kolejny wielki
że tak powiem, znaczący wpływ Killing Joke, czyli na zespół Godflesh. I faktycznie... To zaczyna ta teza coraz bardziej się uprawdopodobniać o szarej eminencji. Tak. W ogóle Godflesh to nie są żarty, to już jest duży kaliber. Znaczy fanom Godflesh, którzy nie słyszeli o Fall of Because, w sensie o tym projekcie muzycznym, to bardzo polecam, bo to jest taki proto street cleaner, jeszcze taki bardziej surowy, bardziej pierwotny, bardziej prymitywny. Bardzo, bardzo fajna rzecz. A sam utwór Killing Joke to... Ja bym to określił jako taka łagodna odmiana tych wczesnych Swansów, bo tam jest taki prosty, jednotaktowy schemat rytmiczny, który się tak powtarza. I Swansi robili tak samo, tylko oni tam wkładali jeszcze cięższe, takie cięte, brutalniejsze gitary, a u Killing Joke jest to łagodniej. Tam on tęszy, no to wspominałem, że trochę mi to przypomina Szewców Siekiery i trochę mi przypomina kastę pianistów Kultu. I trochę jeszcze zwraca moją uwagę ostatnia piosenka, Exit. Chociaż to Exit to bardziej taka, co się zaczyna szczekaniem psa. A to, dla mnie to bardziej powinno być tytuł Return, bo ona najbardziej przypomina pierwszą płytę. No i tutaj następuje wcielenie w życie tego planu, znaczy inaczej może, ucieczki przed nadchodzącą apokalipsą, wylot, wypłynięcie, bądź wyjazd na Islandię, proszę tutaj sobie wybrać właściwy, bo nie wiem, sposób tak, lokomocji, no właśnie schronienie przed apokalipsą, no i tutaj też sam album, który się niebawem ukazuje, też o nazwie Revelations, czyli objawienie, tutaj wskazuje pewien styl myślenia ówczesny członków. No to też doprowadziło troszeczkę do poluzowania się, mówiąc łagodnie, tych kontaktów w zespole, bo część wyjechała, część została, czyli zespół się trochę rozbił. No i idziemy do płyty następnej, tylko zagaję. Ja bym jedno zdanie powiedział. Na tej płycie jest coś, co się nazywa Good Samaritans, jakieś takie dziwaczne. Ale ja na tej płycie słyszę, że oni mimo swojej odrębności cały czas słuchają tego, co się dzieje w brytyjskim post-punku, dlatego że takie kapele, które wtedy jakoś tam się liczyły, albo przynajmniej ja je kojarzę, typu, nie wiem, UKDK, czy wczesne wcielenia The Cult są w tym samym klimacie, a nawet jakieś Echa The Cure, czy Siouxsie tutaj słychać, ale to dalej nie jest to, co lubię w Killing Joke, chociaż widzę, że już się troszeczkę tego brzmienia przybliżają. Według mnie, mimo tytułu, który gdzieś tam wprost nawiązuje do apokalipsy, do objawienia do apokalipsy, to z tych pierwszych czterech to jest taka płyta relatywnie najweselsza, jak na warunki Killing Joke. Ja takie coś słyszę, na przykład kawałek taki We Have Joy, nawet sam tytuł wskazuje, to jest taki wesoło-punkowy. A jeszcze są takie dwie piosenki, Chapter 3, Have a Nice Day, gdzieś tam już pod koniec. Ja tam słyszę jakieś Beatlesowskie takie skojarzenia. Natomiast najbardziej bym chciał zwrócić uwagę na piosenkę Chop Chop. Tam na początku się zaczyna od takich dwóch akordów, że tak, chyba akustycznych, a później wchodzi taka gitara, którą ja później słyszę u Big Black, u Albiniego, taka piłująca i metaliczna. Albini też się pojawi w naszej audycji, bo też Albini będzie związany pojawi, z jedną z płyt. Także okay. No, z pierwszej czwórki według mnie Revelations jest najsłabsza, ale mimo wszystko warto ją posłuchać. Znaczy, chyba sami członkowie zespołu tutaj twoje zdanie podzielają, bo nie byli zachwyceni. Ale też kwestia produkcji, prawda? Tutaj ta płyta się różni od wcześniejszych dwóch produkcją. Moim zdaniem ona dalej się słuchacza nie uśmiecha, ale produkcyjnie jest bardziej przestrzenna lepsza w odbiorze, jeśli chodzi o samą, że tak powiem, jakość dźwięku, prawda? Znaczy, jak chodzi o produkcję, to jest pierwsza płyta, której nie wyprodukował sam zespół, tak, tylko wynajęli sobie producenta, a tym producentem był Konrad Plank, specjalista od krautrocka. Legendarna postać, prawda, który nagrywał z tymi wszystkimi potentatami krautrockowo-kosmisiowymi. Zresztą oni to w Niemczech nagrywali tą płytę. No i tutaj kończymy ten pierwszy okres, bo myślę, że tu się zgadzamy poniekąd, że mówimy o tych pierwszych czterech płytach, tak? Bo później można się słuchać już, czy widz domyśleć, że będzie pewien przełom. No a ten okres czteropłytowy kończy płyta Fire Dance z 83 rok. Ja wam powiem, no, że
Właśnie wbrew temu, co tutaj padało, to ta płyta chyba uchodzi za najweselszą z tych czterech. Aczkolwiek powiem wam, że ja mam ciekawe skojarzenie. Pamiętacie być może taki zespół z przełomu też lat 70. i 80. Adam and Ants, Adam i Mrówki. Mam wrażenie, że to jest, że Fire Dance to jest Adam and Ants wersja maniakalno-psychotyczna. To jest moje skojarzenie z tą płytą. Za słabo znam Adam and Ants, żeby tak się do tego ustosunkować. Podeślę, porównacie sobie. Czy coś jest na rzeczy. Ale ja pewien rozstrój psychiczny chyba słychać na płycie. Mi się podoba tytułowy kawałek i właśnie przed nim mi to najbardziej to skojarzenie z Klausem Mittwochem mi się pojawiło. No on już jest takim trochę przebojem. No, ma ten teledysk, taki niepokojący w sumie również pod kątem przekazu, że te dzieci, te płomienie, to wszystko było jakieś takie już widać w tym zespole. Czy no, to miał wiedzieć, no to wiedział wcześniej, że on miał te ciągoty takie trochę do jakiegoś okultyzmu i tego typu rzeczy. No tutaj to bardzo wybiło, ale jest to hicior. Brzmieniowo już jest bliskie tego, co powinno być i dla mnie to już słychać to, że to jest ta kapela, która chwilę później nagrała te swoje największe przeboje, aczkolwiek też strasznie pobłądziło, no bo tam jakieś takie poprokowe też się zaczęły wstawki w jakimś Me and You i to już dla mnie było trudne do przeżycia. Dla mnie to jest taka najbardziej de facto transowa płyta, gdzie sekcja rytmiczna jest wysunięta do przodu, a gitary są schowane, przynajmniej z tych pierwszych czterech płyt. Natomiast tam bardzo często te riffy Walkera są oparte bardziej na jakichś dysonansach niż harmoniach, szczególnie taki kawałek Frenzy. On jest od takiego... Też chciałem o tym kawałku powiedzieć. Tam jest taki naprawdę fantastyczny, dysonansowy riff i to chyba jest najlepszy kawałek na tej całej płycie. Ale w ogóle słychać w niektórych utworach, że dany artysta jest rąbnięty, no że coś jest ma nie tak z głową. Myślę, że na przykład w Nirwanie u niektórych kawałkach słychać, że Kurt Cobain nie był normalny i właśnie jeżeli miałbym pokazać jakiś kawałek, po którym można by zidentyfikować czy domniemywać jakieś choroby jednak, czy zaburzeń psychicznych u Colemana, to Frenzy właśnie byłby tym kawałkiem. Normalny człowiek nie jest w stanie napisać tego kawałka, moim zdaniem. Znaczy pytanie, bo tam... Dla mnie najbardziej gitara tak wybrzmiewa, te dźwięki się tak gryzą strasznie, a gryzą w sposób fantastyczny, tylko czy ale może to nie Coleman, może to ktoś inny. Może to Walker. Może to Walker, ale taka opar psychozy się unosi nad tym kawałkiem. Mhm. Aha, i to, jest, to warto jeszcze wspomnieć, że to jest pierwsza płyta nie nagrana już w tym klasycznym składzie, tylko tam podmieniony został basista, Juf. W związku z tą wycieczką na Islandię, on tam gdzieś poszedł z boku i Paul Raven to jest postać, która tam będzie się przewijać długo do końca, nieżyjący już zresztą basista. No i teraz Killing Joke wkracza na ścieżkę melodii i próby produkcji hitów. I można właśnie się tutaj spierać, czy to zaczęło się na Fire Dance, o którym teraz rozmawialiśmy, Fire Dances, czy na kolejnej płycie, ale z całą pewnością na kolejnej płycie to już osiąga bardzo wyraźny wektor. I mowa tutaj o Night Time z tymi dwoma właśnie hiciorami, o których mówiłem, Love Like Blood i 80s. Krzysztof, ty wiem, że tą płytę chyba cenisz wysoko, tak? Cenię wysoko. Jest to jedna z moich dwóch ulubionych płyt Killing Joke, jak tak sobie patrzę na swoje statystyki i oceny. Tu jest takie najpełniejsze brzmienie, tu grają z takim dużym przekonaniem. Mam poczucie, że oni po prostu tutaj znaleźli swoje miejsce, do którego dążyli na tych poprzednich płytach. Czasami jest to bardzo przebojowe, właśnie te dwa kawałki przede wszystkim, które są największymi przebojami, to widać też chociaż w różnych statystykach po Spotify'u i tak dalej, że to są po prostu numery, które będą z nimi kojarzone już na zawsze. Przy czym myślę, że Love Like Blood to jest numer, który im bardzo ustawił brzmienie na długo, dlatego że i same jakby pomysły na budowanie kawałków, dlatego że później w wielu innych numerach słychać ten sam pomysł, czasami na krawędzi autoplagiatu wręcz. Też mam poczucie, że właśnie przywołane przeze mnie wcześniej Faith No More się bardzo inspirowało tym numerem, że on wpłynął na ich brzmienie. Ja mam taki kawałek, który bardzo lubię, Faith No More,
jeszcze z czasów przed Mike'iem Pattonem pod tytułem Chinese Arithmetic i on jest no, po prostu dosłownie Killing Joke, tyle tylko, że z dodanym rapowaniem. Natomiast 80's z kolei to jest taki numer, który jest bardzo bardziej osadzony jednak w punk rocku. Ta główna charakterystyczna linia basu, no to tak naprawdę była taka kapela no, dosyć znana, aczkolwiek pewnie jednak niszowo znana o nazwie Blitz, która była taką kapelą punkowo-skinowską, ale później też poszła w jakieś takie klimaty trochę gotyckie i nowofalowe. I oni mieli sporo kawałków opartych na bardzo podobnych liniach basu i dla mnie ten bas jest taki właśnie blicowy, bym powiedział. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle w tym numerze, nie tylko w teledysku, który zresztą jest moim zdaniem przekleństwem Killing Joke, dlatego że później prawie wszystkie teledyski Killing Joke były robione na tą samą modłę, ale też po prostu jakby muzycznie to są lata 80. zaklęte w kilka minut muzyki. No to jest numer, po prostu jest tak przesycony tym duchem, to jest wszystko, co w tych latach 80. jest. To jest niesamowite. Tutaj jakieś czary im się udały. To prawda, to prawda. A jeszcze tylko powiem, że też na przykład mamy jednak na tej płycie był jeszcze jeden singiel i jeszcze jeden teledysk. No, był taki kawałek Kings and Queens i on już był taką próbą grania, może nie wiem, może chcieli się uwiarygodnić w oczach swoich fanów, że oni cały czas są tym samym Killing Joke i grają też takie same rzeczy. I jeszcze dwie rzeczy chciałbym wspomnieć. Po pierwsze, mam takie poczucie, że mniej więcej w tym samym czasie w ogóle ta scena muzyczna postpunkowa i brytyjska i amerykańska jakoś tak zaczęły szukać w takich rejonach muzycznych. Na przykład płyta The Cult Love i płyta, wiem, że mniej znanego, a dla mnie bardzo, bardzo fajna płyta z Paul Peter and the Test Tube Babies, Mutting Sound of South American Frogs. Jest warta polecenia pod tym kątem, że takie rozmyte gitary wplecione w te takie postpunkowe sekcje, no to był taki w ogóle, no to był taki znak czasów. I jeszcze co do tego, co mówiliśmy na temat przekazu, ja chyba pierwszy raz się przy tej płycie bardziej wgłębiłem w przekaz i tu jest taki kawałek, który był tylko na kasecie wydany pierwotnie pod tytułem Goodbye to the Village. Ja na początku, jak go słuchałem, to tak myślałem, że o, to już jest taki woke, nie? I że to jest Goodbye to Privilege, a to jest to the Village. I w tym tekście moim zdaniem już widać taki dziwny styl myślenia Colemana, taki trochę szurski, trochę spiskowy, trochę konserwatywny i później mam wrażenie, że on właściwie już zawsze ten tekst będzie w kolejnych kawałkach powielał. To ja bym zaczął od kawałka 80's i tej linii basowej, bo to trochę mnie zaskoczyłeś, Krzysztof, bo spodziewałem się, że inny zespół wymienisz, który był przed Killing Joke, ale ważniejsze było to, co było po Killing Joke, bo tam już była awantura. Natomiast Nirvana, która w 92 nagrała Nevermind, no to tam obok Smells Like Teen Spirit numerem promującym był Come As You Are. I tam no faktycznie ten bas, ten motyw już jest... Nawet ja przyznam, że tutaj coś było ale, na rzeczy. Ale ciekawa rzecz, że sam Cobain zorientował się, że to jest zbyt podobne i upierał się, żeby jako drugi singiel dać In Bloom. No ale jednak wytwórnia postawiła na swoim. Wyszło Come As You Are, no i się zrobiła awantura, no bo Jess Coleman, który w międzyczasie tam śpiewał, że money is not our God, to poszedł do sądu. I dopiero jak nieszczęsny Kurt zakończył życie ze swojej ręki, no to wtedy, że tak powiem, temat się z automatu skończył. Natomiast, i tu jest jeszcze ciekawa rzecz, że 3 lata przed Killing Joke, zanim Killing Joke nagrał 80's, to zespół The Damned nagrał piosenkę Life Goes On. I tam może już troszeczkę inny jest ten motyw basowy, ale mimo wszystko też podobny, więc tak nie wiem, kto tu od kogo tak naprawdę ściągał, a podejrzewam, że tak naprawdę nikt od nikogo nie ściągał, tylko po prostu to żyło własnym życiem i tak nieświadomie było zapożyczane. Natomiast tutaj moim ulubionym kawałkiem jest piosenka pod tytułem Europe, która tam jest bardzo fajny ryf, który wytwarza takie, nie wiem, jakiś taki interwał, jest tam użyty fajne napięcie wytwarza, później jest refren, jest taki antemiczny trochę, ale mimo wszystko jakoś tak najbardziej do mnie trafia z całej tej płyty. No wreszcie, no to już nie będę mówił, wiadomo, klasyki, Love Like Blood,
tytułowy Nighttime Kings and Queens z tym takim wijącym się riffem, też fajna rzecz. Więc ja tą płytę lubię, tylko że ona jest gdzieś tam już za tą taką czołówką, czyli debiutem i płytami, które później nastąpią. Tak, no i to jest pierwsza płyta, o której można powiedzieć, że odnosi pewien sukces, na przykład na listach przebojów. No to nic dziwnego, rzeczywiście te kawałki, dobrze się ich słucha, nie oznacza to absolutnie, że są słabe, lekkie takie odejście w stronę takiej, od tej muzyki właśnie bardziej kakafonicznej, bardziej budującej niepokój. Artystycznie na dobrym poziomie. Artystycznie na dobrym poziomie, natomiast tutaj możemy się zacząć spierać, ponieważ zdaje się, że Killing Joke wchodzi w głębiej w ten kierunek, być może rozochocony pierwszym takim trochę większym sukcesem na listach przebojów i też sprzedażą swoich płyt i nagrywa rok później płytę Brighter Than a Thousand Suns. Tutaj wiemy, że z wcześniejszych rozmów, że mamy tutaj bardzo różne oceny tej płyty. Ja może powiem, a Krzysztof się ze mną nie zgodzi, bo wiem, że się bardzo nie zgodzi. Znaczy, dla mnie tak, po pierwsze jest to płyta klimatycznie heroinowa, taka ekstatyczna, taka patetyczna i ten klimat byłby ok. Problem polega na tym, że z tej masy muzyki da się w zasadzie wyłowić, na mój słuch, dwa kawałki, które zapadają w pamięć, a reszta po prostu tonie w nudzie. I ja bym tu wyłowił naprawdę ten pierwszy kawałek, z którym się stykamy, z tą taką sedacją heroinową i odpływaniem takim, czyli kawałek Adoration, i drugi, i to jest jedyny taki różniący, wyróżniający się z całej, kawałek Victory, w którym są bardzo duże wpływy funku. I na przykład dla mnie ta płyta mogłaby się skończyć na tych dwóch kawałkach, bo reszty ja praktycznie nie odróżniam. Co ciebie, Krzysztof, przekonało do tej płyty, bo wiem, że ty ją bardzo wysoko cenisz też. Otóż przyznam, że to przypadkowo i nie w sposób nieplanowany, ale cię strollowałem, dlatego że po kolejnych, w ogóle mam tak z Killing Joke, że większość płyt, jakich słuchałem teraz, to pierwsze wrażenie było lepsze niż wrażenia kolejne. I przy okazji Brighter Than the Thousand Suns to jest bardzo, bardzo wyraźne. Podoba mi się Adoration, też w ogóle mam takie tak plastyczne, bym powiedział, porównanie, że mamy tutaj parę bliźniaków, ale on jest takim mrocznym emo chuliganem, a siostra jest taką dyskotekową latawicą bardziej. I to siostra jest oczywiście właśnie Brighter. Nie? To jest płyta, która miała być bardzo podobna, ale właśnie nie ma za dużo tych gitar ostrych. Jest niby jeszcze Adorations, to jest ten sam klimat, ale już Sanity to jest jakiś New Romantic, nie? Tam mi się za dużo nie podoba już po wszystkim. Jest Clough of the Masses, który jest jeszcze bardziej zbliżony do tego, co potem Faith No More wyciągnęło, czyli to jest też ten styl Love Like Blood. Jest kawałek, który z kolei moją jako drugi tak naprawdę zwrócił uwagę, to jest kawałek Winter Gardens, ale też jak tak tego słucham, to cały czas jest moim zdaniem kontynuacja tej samej drogi. W ogóle to widzę, że ja pomyliłem się strasznie i w ogóle wprowadziłem nas wszystkich w błąd. No dobra, się nie pokłócimy się. Dlatego, że ja mam notatki w takim mało czytelnym dla mnie pliku i widzę, że to nieszczęsne Goodbye to the Village to jest dopiero na tej na tej płycie, a opowiedziałem o nim przy okazji płyty poprzedniej, więc przepraszam za to zamieszanie. W porządku. I właśnie to jest moim zdaniem ciąg dalszy tej samej ewolucji, którą już wspomniane przeze mnie kapele brytyjskie również wtedy przechodziły, nagrywając coraz bardziej popowe płyty, wychodząc od punk rocka lub postpunka. To więc nie uważam tej płyty za jakąś bardzo, bardzo kiepską, natomiast tak pierwotny, w pierwszej chwili mi się wydało, że to jest w ogóle jakiś pik twórczości, który trzeba rozpatrywać razem, to już tak nie widzę tego zdecydowanie. Jak ty oceniasz tutaj Flirt z daleko posuniętym brzmieniem pop Franz z tej płyty Brighter Than a Thousand Suns? No ja tu właśnie widzę, jest taki synth pop New Romantic, no cały czas jest ten duch, taki Killing Joke, ale mi się to kojarzy, Ultra Vox na przykład, nie wiem, Visage, Gary Newman, tego typu, to
to ja wolę tamte zespoły niż to tak to brzmiało jako taki młody, nieudolny troszeczkę naśladowca. No nie wiem, no kawałek Sanity, no to jest taki przebój, no to on tak powiedzmy wchodzi, a tak to no niewiele więcej mam na temat tej płyty do powiedzenia. Dwa razy jej wysłuchałem i po prostu tak przeszła, bo nie zapowiada się, żebym do niej wracał. Mogłaby nie powstać. Nie byłoby dla mnie żadnego jakiegoś takiej pustki. No ale ogólnie tak uznaje się wśród fanów, że ta płyta to była dopiero pół biedy, bo cała bieda to była płyta kolejna, czyli Outside the Gates. I tutaj można powiedzieć, że konsensualnie niemalże uważa się tę płytę za najgorszą w dorobku Killing Joke i za taki ślepy zaułek, w który ten zespół zawędrował. W zasadzie to już prawie nic nie ma wspólnego z muzyką rockową. Może tutaj ktoś pobawi się w Adwokata Diabła i powie coś, dlaczego tej płycie, bo ja nie potrafię. Żywiołową obronę płyty Outside the Gate, prawda? O. Ale niestety ja nie będę wykonawcą tej obrony. Słuchajcie, no co ja mogę powiedzieć o tej płycie? W mojej notatce sobie napisałem, że singlowa Ameryka mogłaby grać w tym samym czasie Stranglers, ale to nie byłby mój ulubiony numer Stranglersów. To znowu jest, mam wrażenie też właśnie, że kapele, które wyszły jakoś tam z punka, niektóre i post-punka próbowały właśnie w tą stronę wtedy iść, nie tylko Killing Joke. Natomiast tutaj są jakieś takie eksperymenty od czapy zupełnie, jakieś ozdobniczki, jakieś takie, nie wiem, progresywne, jakieś padaki po prostu. No tak. Natomiast mogę jedną ciekawostkę powiem, którą wam chyba wspominałem w jakiejś rozmowie wcześniej, ale myślę, że słuchaczom warto to widzom powiedzieć. Mianowicie zauważyłem kilka razy taką prawidłowość, że będąca wtedy wyrocznią i jeszcze przez lata sobie tą rolę uzurpująca lista przebojów programu trzeciego, czyli nasza lista trójki, prowadzona wtedy głównie przez Marka Niedźwieckiego, na niektóre zjawiska w muzyce światowej reagowała i krajowe zresztą też reagowała z poślizgiem. I często było tak, że jeżeli jakaś kapela wydała płytę, która naprawdę namieszała w muzyce, to się w ogóle jakoś na liście trójki nie zaznaczało, tych rzeczy nie było. A później nagle z kolejnej płyty normalnie coś tam było grane w radio i próbowało tą listę zdobywać. Tak było na przykład z Offspringiem, tak było z polskich kapel z Piżamo Porno czy z Loocze. I ku mojemu zdziwieniu, jak sobie przeglądałem takie statystyki listy trójki, to się okazało, że dokładnie to samo było z Killing Joke. Dlatego, że takich kawałków, które wydawałoby się, że no powinny być na tej liście, czyli tych dwóch największych hiciorów, w ogóle na niej nie było. Natomiast jakiś dosyć słaby singielek z tej płyty Outside the Gate, który się nazywał My Love of This Land, nagle na tej liście trójki się pojawił, chociaż zasłużenie żadnym przebojem nie był. Raz tam się gdzieś pojawił w ogonie notowania i zniknął. A czy tam nie było rzeczywiście w tamtych czasach w trójce takiej dziwnej perwersji w stronę tego New Romantic? Czy może pamięć? Była trochę, ale no były, wiesz, kapele różne niezależne. Nie wiem, od czego tak naprawdę to zależało, więc raczej bym się skłaniał ku temu, że to nie tylko dlatego, że teraz się Killing Joke, New Romantic, no bo przecież Love Like Blood też można by w to jakoś tam wpisać. Ale tam jeszcze jest trochę godności na Love Like Blood. No ale już Sake Sanity na przykład, to gdzie ty masz tam godność? No właśnie, okej. Okay. No ja chciałbym się podjąć obrony tej płyty, bo ja lubię, jak w dyskografii jest taka właśnie bardzo kontrowersyjna płyta, na którą fani zgrzytają zębami, nie idąc za owczym pędem, można trochę zastanowić się, dlaczego ci muzycy się na to zdecydowali, ale ja nie potrafię też obronić Outside the Gate, ponieważ no, jest to płyta odstręczająca po prostu. Do tego stopnia bym ją określił. Tak, no bronić nie jestem w stanie. Atakować też tak strasznie nie jestem w stanie, dlatego że ja nawet nie potrafię tego ocenić. To jest taki progresywny, orkiestralny synth-pop i to jest tak nie moja estetyka, że ja nawet nie wiem, jak się do tego zabrać. Natomiast Jak gdzieś tam doczytałem sobie, bo mnie to trochę ciekawiło, to podobno Coleman chciał rzeczywiście to wydać nie pod szyldem Killing Joke, tylko pod czymś zupełnie osobnym. I to by było fajnie, to by było uczciwe, tylko zdaje się produkcja tej płyty taki budżet pochłonęła, że wytwórnia stwierdziła, no to żeby to się zwróciło, to musi iść jako Killing Joke, no i nie mieli wyboru. Ale z takich ciekawostek to podobno te eksperymenty polegały na tym, że to był jakiś taki szczyt jego zainteresowania tym okultyzmem, jakąś kawałą i właśnie tak dalej. W tą stronę zmierzałem. I on tam jakieś tam gematrie i tak dalej, że tak powiem,
na podstawie tego budował i tempo, i metrum, i wszystko do tego stopnia, że stwierdził, że Paul Ferguson nie jest w stanie tego zagrać i wtedy Ferguson został wyrzucony z zespołu jako perkusista i został tak naprawdę tylko Walker, bo Raven też odszedł w trakcie, bo też stwierdził, że straszne gówno powstaje i nie chce, żeby jego nazwisko było w ogóle w tej płycie. Jest to taki bunt na pokładzie się pojawił. No właśnie, bo te dwa albumy Outside the Gates i Brighter Than a Thousand Suns jest poprzedzone jeszcze taką płytą mówioną, The Cartel Talks. Ona nie była po Outside właśnie? A mi się wydaje, że była rok wcześniej. I może po prostu ten Outside jest efektem nieudanego rytuału, albo nie zostało ewokowane to, co miało zostać ewokowane. No tak, to taki był spoken word, gdzie to Walker przygrywał na akustyku, a ten wygłasza swoje mądrości tam jakieś takie magiczno-okultystyczne, ale to nie wiem, jak ktoś naprawdę się interesuje. Tak, to nie ma nic ciekawego. Co można przywołać, niech to będzie przestrzeżenie, że można przywołać takie Outside the Gates. Dobra, myślę, że się zgodzimy tutaj, że ten kierunek jakkolwiek zaczął się obiecująco na płycie Night Times, to potem poszedł w niewłaściwą stronę. No i nie była ta droga pisana raczej Colemanowi i jego tam kolegom. Oni nawet trasy nie zagrali po Outside the Gates, bo obawiali się po prostu, że albo nikt nie przyjdzie, albo będzie jakaś radykalna reakcja tych ortodoksyjnych fanów, że się zbuntują, więc woleli nie ryzykować. No właśnie, i tu następuje taki piękny moment moim zdaniem, dlatego że wiele zespołów nie potrafi się podźwignąć, nie potrafi wyjść z takiej ślepej uliczki, zamienia się albo w maszynkę do robienia pieniędzy, w tym momencie odcinania jakichś starych kuponów, albo w ogóle wypalają się, porzucają dany projekt, a tu mamy do czynienia z niezwykłym zwrotem. Otóż dwa lata później, właśnie w 1990 roku, powstaje płyta, na której mamy do czynienia z absolutną woltą i Killing Joke przestaje grać klimat lat 80. w tym sensie, że jest to tam post-punk, new romantic, czy coś w tym rodzaju, zaczyna grać muzykę metalową. W zasadzie ja bym powiedział, że syntezę zimnej fali z metalem, ale jak najbardziej już trzeba zaklasyfikować tę muzykę jako metalową i to jest akurat moja ulubiona płyta, ja będę ją w skrócie nazywał Extremities, pełna nazwa to jest oczywiście Extremities Dirt and Various Repressed Emotions. Ja może powiem na końcu, dlatego że mam tutaj do wygłoszenia taki pean i oddaję głos Krzysztofowi pierwszemu. Jak ci weszła ta płytka? Dobrze mi weszła. Bardzo, bardzo mi szkoda, że jej nie ma na streamingach, bo bym jej pewnie więcej trochę posłuchała. Znaczy tak, na Spotify, na YouTubie jest tylko. No jest na YouTubie, ale to z YouTube'a to trochę gorzej, jednak rzeczy wchodzą. Fajna jest ta płyta, oceniam ją wyżej niż wszystkie wcześniejsze płyty z wyjątkiem Night Time. No, wokal to jest dalej Killing Joke, ale muzyka się bardzo zmienia. Tutaj już jest ten początek w stylu późnego Killing Joke w jakimś stopniu. Słychać te związki z industrialem rzeczywiście. To, że jakieś tam fragmenty brzmią jak ministry, to jest nawet fajne. Bo ja dosyć lubię ministry i lubię przede wszystkim LARD, czyli projekt muzyków ministry z Zielobiafą. I tutaj tego LARD-u trochę słychać. Jakieś bardziej bardziej połamane niż transowe, to nie zawsze brzmi jak Killing Joke. Natomiast mam takie poczucie, że jeżeli ktoś nie poznaje płyt chronologicznie, tylko po prostu już wiedział, znał te płyty późniejsze, to Many, czyli ten pierwszy kawałek, stwarza wrażenie, że tu już będzie w ogóle taki czat jak później, a nie, to jest najmocniejszy numer. Natomiast ciekawe dla mnie jest jeszcze kawałek, który się nazywa Inside the Termit Mode, bo on bardzo mi się kojarzy z późniejszym kawałkiem Creep zespołu Radiohead, no tak, bo on tam jakiś też chyba jakąś inspiracją był. Nazwa Radiohead się tu pojawi, to się nie spodziewałem, okej. Okay. Ale dobrze, to z produkcji. Ja to zbadam, ja to ściśle dokładnie zbadam po audycji. Komisja śledcza zostanie powołana.
Myślę, że trzeba zrobić komisję śledczą, dokładnie. Ja Radiohead w ogóle nie słuchałem, tylko ten jeden numer tak bardziej kojarzę oczywiście, jak pewnie dużo ludzi. Padła nazwa ministry twojego. Padła nazwa ministry. Tutaj w ogóle w składzie na sesji tej płyty pojawia się perkusista, no bo tam wspominaliśmy wcześniej, że Ferguson wyleciał, pojawia się perkusista Martin Atkins. On wcześniej jeszcze grywał właśnie z Peelem i z Johnem Lindonem, a tuż przed Extremities dołączył do ministry, ale nie nagrał z nimi żadnej płyty studyjnej, tylko brał udział w trasie koncertowej promującej, można powiedzieć, dwie takie pierwsze industrial metalowe płyty ministry, czyli Land of Rape and Honey i Mind is the Terrible Thing. Tutaj one ukazały się pod koniec lat 80. I on na tej trasie jest jednym z dwóch perkusistów. Drugim jest Bill Rifflin. Rifflin gra na elektronicznej perkusji, a ten gra na akustycznej. I z tego wyszła później koncertówka pod takim długim tytułem In Case You Didn't Feel Like Showing Up. I ja w ogóle to polecam. Jest też gdzieś tam na YouTubie można sobie znaleźć wersję wizualną. Dla mnie Extremities próbuje brzmieć, na pewno ty się, Ludwik, ze mną nie zgodzisz, próbuje brzmieć właśnie jako materiał z tej koncertówki ministry, tylko gorzej. Że ta ministry to jest taki właśnie pierwszy rozdział industrialnego rocka, industrialnego metalu, takiego dzikiego, brudnego, ale taki w sposób doskonały. A Extremities to jest podobny taki klimat, ale mi już to tak nie wchodzi. Zresztą ja bym nawet powiedział, że pierwsze dwa kawałki, czyli Money i Age of Greed, to są trochę oparte na takiej sekwencji akordów wziętej z kawałka So What, Ministries, z płyty właśnie The Mind is the Terrible Thing to Taste, która się pojawia też na tej koncertówce. Mm-hmm. Natomiast jak chodzi o moje jakieś ulubione tutaj z Extremities kawałki, to albo tytułowy, tam jest taki fajny schodzący riff i taki gdzieś tam w tle takie jakby drapanie pazurami po szkle, to robi fajny efekt. I jeszcze jest kolejny kawałek Intravenous bodajże i tam jest bardzo taki ministrowy riff. Później takie klawisze dosyć masywne wchodzą. I ostatni kawałek Struggle, to też tam jest, też tam bym dużo tego wczesnego ministry wypatrzył. Mm-hmm. No to oczywiście masz prawo, może ci się bardziej podobać, ja tu nie będę polemizował tutaj z gustem. No natomiast dla mnie ta płyta jest wybitna i chyba jest jedyną wybitną płytą w dorobku Killing Joke, pomimo tej całej wpływowości, z kilku powodów. Znaczy, po pierwsze, to jest dla mnie taka płyta nadzieja, która pokazuje, że można wyjść z dupy po prostu. Zespół może wyjść z dupy i to jest już samo w tej płycie piękne. Po drugie, jednak ta synteza tego zimnego grania takiego postpunkowego z muzyką metalową chyba jest jednak czymś nowym, wydaje mi się. No i wreszcie wydaje mi się, że jak padło tutaj stwierdzenie, że odbywali próby z zespołem Motorhead, tak, z Clash i z Motorhead, to mi się wydaje, że tutaj ten Motorhead gdzieś się odłożył w jakichś głębokich pokładach tam umysłowych u nich i on wybuchł, bo ja bardzo wyraźnie słyszę ten feeling motorheadowski na tej właśnie płycie Extremities, więc gdybym miał wybrać jedną płytę, to bym wybrał właśnie tę z całej dyskografii. No a jeśli chodzi o taki utwór, najlepszy moim zdaniem z tej płyty, to jest utwór Slipstream. To też oczywiście w polecajkach Państwo zostawię. No to taka jakaś taka kwaśna elektronika gdzieś tam w tle się pojawia, tego Slipstream. Pojawia się, ale taki... Ale moim zdaniem ten od Ministry różni tę płytę. Zresztą tytuł nawet to trochę sugeruje, że to jest jednak taka płyta no, też związana z jakimś psychicznym rozstrojem raczej. Znaczy ja w Ministry raczej właśnie jakąś bardziej słyszę socjologię, bardziej opis czegoś na zewnątrz. O, Ministry też tam jest. Też tam można psychiatryczną diagnozę postawić grubo. Nie, to można, ale jest to raczej coś ilustrującego zewnętrze, a tutaj ja bym to nazwał takim właśnie metalem maniakalnym, gdzie raczej chodzi o jakąś introspekcję w tym krzyku, że tak powiem, Colemana, a nie o to, żeby brzmieć groźnie, agresywnie i dawać czadu, więc dla mnie to jest taka strzewi człowieka poturbowanego psychicznie muzyka i to do mnie trafia, ja to kupuję w 100%. I to... Tak, jeszcze jako ciekawostkę można dodać, że od tej płyty zaczynają się albumy, które trwają średnio około 60 minut.
takie, oni zaczęli długie albumy nagrywać, bo wcześniej to były takie standardowe 40-minutowe longplaye, a tutaj praktycznie wszystkie płyty, jakby tak średnio wyciągnąć od Extremities, to jest około właśnie godziny. No i tutaj obok tej płyty mamy supergrupę Murder Incorporation, o której trzeba wspomnieć koniecznie, dlatego że aż trzech muzyków Killing Joke no, tworzyli ten zespół. To są właśnie ci, którzy nie chcieli tam zostać z Colemanem wówczas. To był Jordi Walker, tak, który zmarł niedawno, Paul Raven i Big Paul Ferguson. Byli też muzycy z Public Image Limited oraz ten Steve Albini, który już tu padł, prawda, jako producent, i bardzo dobrze słychać zresztą w produkcji, że tu jest Albini. Myślę, że każdy by, nawet nie czytając, kto wyprodukował płytę, zgadł, gdyby mu zadać to pytanie. Ja uważam, że to jest świetna płyta. Na wokalu tam jest chyba Chris Connelly, który z kolei tworzył z Jurgensenem projekt Revolting Cox. Więc, tak, no i sam Atkins, więc tak jakby tutaj się składy Killing Joke i jakieś około ministrowe też się przeplatają. Tak. Myślę, że trzeba wspomnieć, bo to jednak jest bardzo dużo składu się pokrywa i moim zdaniem jest to świetna płyta. Gdyby to była płyta Killing Joke, to na pewno w pierwszej trójce dla mnie też by się znalazła. Tak więc odnotowaliśmy, poleciliśmy, no i przechodzimy sobie do roku 94 i do płyty Pandemonium. Mam nadzieję, że skoro się o te Brighter nie pospieraliśmy się, na co liczyłem, to tutaj jednak o Pandemonium się przynajmniej pospieramy, bo wiem, że wam się ta płyta chyba bardziej ode mnie podobała. Może któryś z was chce naszkicować warunki powstania tej płyty, bo są dosyć niecodzienne. Znaczy są niecodzienne, bo na przykład wokale do trzech pierwszych kawałków to wymyślili, Coleman wymyślił, że nagra w piramidzie Cheopsa, tam w tej całej komorze, gdzie się znajduje sarkofag, a nie dało się tak wejść. Musieli przekupić tam jakiegoś, jest ministerstwo zabytków osobne w Egipcie, i a Egipt był wtedy bardzo skorumpowany, no pewnie dalej jest skorumpowany. Urzędnicy idą na rękę. Trzeba było dać łapówkę i mieli kilka, że tak powiem, nocy, które poświęcili na sesję, no i w ten sposób zostały nagrane linie wokalne do pierwszych trzech utworów, a na pewno warto wspomnieć, że tam się przewija chyba w sumie pięciu perkusistów, bo tam już nie ma już Atkinsa, Ferguson nie wrócił i są różni sesyjni, między innymi jest taka postać Hossam Ramzi, to jest egipski perkusista, znaczy perkusista, bębniarz, jakkolwiek to nazwać, specjalizujący się raz w egipskiej muzyce i dwa w egipskim instrumentarium, który zresztą nagrywał z zachodnimi gwiazdami, tam między innymi z Jimmy Page'em i Robertem Plentem nagrywał, więc on się tam pojawia. No, bardzo, bardzo widoczne są wpływy właśnie takie orientalno-arabskie. Ja bym powiedział, że dla mnie Killing Joke na Pandemonium to jest taki proto-Rammstein, czyli industrialny metal taki stadionowy, chwytliwy, ale gdyby Rammstein był po pierwsze zespołem anglojęzycznym i zamiast tam tematyki u Rammsteina, to tam jakieś takie perwersje ludzkie głównie występują w tekstach. No a tutaj oczywiście jest dalej ta apokalipsa, okultyzm w wersji można powiedzieć bardzo orientalnej. I tak jakościowo, no właśnie, to jest orientalizm, mnie, znak rozpoznawczy. Tak, jakościowo to jest dla mnie taki lepsza odmiana właśnie takiego antemicznego, piosenkowego, bo tam są fajne kompozycje. One są z jednej strony dosyć fajny poziom artystyczny, a nie mają jakiegoś wysokiego progu wejścia. Jak powinien wyglądać dobry, taki stadionowy, industrialny metal? Zresztą ta płyta, że tak powiem, została wydana w momencie, kiedy w ogóle gatunek industrialny metal chyba święcił największe triumfy, więc dzięki temu załapali się na coś, czego sami byli pionierami, czy prekursorami, można powiedzieć. To bo skoro się ich uważa za prekursorów industrialnego metalu, to później sami wprost dołączyli do tej fali i popłynęli na tym. Jeżeli chodzi o poszczególne utwory, no to co powiedzieliśmy, jest dużo takich ozdobników orientalnych, piłujących gitarowych riffów. Nie wiem, czy bym umiał wybrać ulubiony kawałek, ale ciekawym kawałkiem jest z końca jest taki kawałek Without Whiteout,
Dla mnie to jest taki rave. Rave. To tak jakby gdzieś tam się spotkali z jakimś wczesnym Prodigy. To taki motorowy riff plus właśnie taki rave'owy duch. To też jest ciekawe. Ja bym coś powiedział, mianowicie jakby potwierdzi to, że to oni wskoczyli na falę, którą sami trochę wykreowali, to jest to, że mój pierwszy świadomy, czy na pewno tam w dzieciństwie słyszałem te, aż w drugiej stronie, że tylko trójka nie grała, to mogłem nie słyszeć, ale chyba mój w ogóle pierwszy świadomy kontakt z muzyką Killing Joke to właśnie był przy okazji tej płyty, dlatego że Radio Wawa warszawskie, które wtedy było taką stacją reklamującą się hasłem Classic Rock, miało taką jakby sztandarową audycję w piątki chyba, kiedy omawiali wyniki amerykańskiej listy Zero 50. I na tej liście Zero 50 był właśnie kawałek Pandemonium i to był pierwsze, co usłyszałem Killing Joke. Mam takie poczucie, że to jest takie bardzo przebojowe, aż zaskakująco, że to jest właśnie najbardziej przebojowa forma industrialnego metalu, czy industrialu po prostu, bo ja jakoś wcale tak bardzo do metalu tak by tego Killing Joke nie przypisywał, ale to powiedzmy, że to jest może moje jakieś spaczenie. Podoba mi się ten tytułowy numer. Parę jeszcze tam, ja mam takie wrażenie, że bardziej niż na Extremities tutaj jednak już trochę słychać, że to jest zespół Killing Joke, że tu się trochę to wymieszało, że z jednej, oni lubią taki zrobić taki manewr taktyczny, że wycofują się na swoje dawne pozycje, ale już z tym nowym bagażem, nowym brzmieniem i to się tutaj stało. Black Moon to jest dla mnie taki klasyczny Killing Joke. Millennium, które niby ma refren taki bardzo industrialny, zwrotki to są trochę znowu wzięte z Love Like Blood. Ale też może właśnie trochę z Faith No More, więc może też jest jakieś sprzężenie zwrotne w tym, co oni grają, z tymi kapelami, które się nimi inspirowały. A, no jest Exorcism, który jest zupełnie jakby z ministry wzięty. Jakieś tam techno faktycznie też Mathematic of Chaos zwróciło moją uwagę. Natomiast ja mam numer, którego bardzo nie lubię na tej płycie. To jest kawałek Jana, czyli tak, nie wiem. Nie wiem w ogóle po co oni. Tak, wymuszony refren, nawet mam tu napisane, że tam nudny kawałek, wymuszony refren. To tak, to chyba coś... Ten okrzyk nie mógł być udawany. To w ogóle dla mnie to jest jeden z najsłabszych w ogóle kawałków Killing Joke. No dla mnie ta płyta nie robi wielkiego wrażenia, ma ona tego pecha, że towarzyszy właśnie Extremities, które jest moją ulubioną. Ja tak średnio znoszę taki właśnie miks orientalizmu z metalem i z industrialem, to ciężko to pogodzić, żeby to wyszło coś z tego dobrego, więc mnie ta płyta trochę nudzi. Natomiast powiedzcie mi, czy to nie jest trochę tak, że to jest pierwsza płyta, na której Coleman przestaje śpiewać, zaczyna drzeć mordę? Nie, on od początku drze mordę. Ale na Extremities jednak śpiewa. Właśnie zastanawiam się, czy pierwszą płytą, gdzie zaczyna drzeć mordę, jest Pandemonium, czy ta kolejna, Democracy. Nie, dla mnie debiut jest pierwszą płytą, na której drze mordę. No dobra, to ja się tutaj nie zgadzam. Okay. Żeby nie przedłużać, przejdźmy sobie do Democracy. 96 rok. No i tutaj, jeżeli poobserwowalibyśmy sobie, jak ta płyta jest oceniana przez różne magazyny muzyczne, portale, to te rozbieżności są bardzo duże. Niektórzy się tą płytą zachwycili, a niektórzy uważają, że jest to spadek formy, po której tutaj się sytuujecie w stronie tego sporu o demokrację. No ja, dla mnie to jest płyta, którą druga płyta, którą oceniłem na 4,5, a 4,5 to jest w tej mojej skali najwyższa ocena, jaką Killing Joke był w stanie zdobyć, więc jest to moja druga ulubiona płyta obok Nighttime. Mam poczucie, że to jest kontynuacja tej drogi z Pandemonium, czyli jest zmiksowane to już nowsze, ostrzejsze brzmienie, ale bardzo dużo klasycznych elementów z Killing Joke. Przy tym mam poczucie, że tu jest tak, że są numery, które są najbardziej melodyjne, najbardziej takie przystępne właśnie od czasu Nighttime, czyli jakieś Savage Freedom czy Democracy, no to są po prostu hiciory przecież. Nawet może za bardzo, jakbym się bardziej słucha, pewnie bym jakoś bardzo często tej płyty nie wracał, ale podoba mi się. Podoba mi się to, że tu jest takie, nawet jeżeli grają bardzo melodyjnie, to zawsze jest takie chaotyczna jakaś warstwa schowana w tym. No i poza tym jest tak, że tutaj jest pierwszy 100% punkowy numer w historii Killing Joke, czyli Another Bloody Election.
Nawet kilka jest punkowych takich, bo słychać mocno ten punkowy tutaj feeling. Znaczy u nich zawsze było dużo, dużo punka schowanego, natomiast tutaj właśnie nie jest równoważony niczym innym, po prostu jest to punkowy kawałek. Bardzo mi się też podoba kawałek spokojniejszy i taki zaskakująco pozytywny, czyli Pilgrimage. To jest numer, do którego dosyć często, odkąd tej płyty słuchałem teraz do naszej rozmowy, to dużo razy do niego wracam. Pewnie dlatego, że on jest na takich dosyć często powtarzalnych dźwiękach, które ja lubię i lubię tą kombinację, więc i w tym kawałku mi się to podoba. On jakiś taki jest kojący dla mnie. Nie wiem, pewnie tam może być jakaś myśl ukryta, której ja nie łapię, ale ten numer mi się bardzo, bardzo podoba. Poza tym w kawałku Intellectual mam poczucie, że oni łączą wszystko, co nowe w ich muzyce, z tym, co było w ich muzyce najstarszej. To też mi się podoba. A ja w ogóle w tym kawałku Intellect słyszę muzykę Goa. Nie wiem, czy to jestem moja fantazja tylko, ale ja coś tam takiego... Ja bardzo lubię refren. Kiss my intellect goodbye, tą frazę tutaj. No ja właśnie chyba refren najmniej, ale tak. Natomiast mam też takie poczucie, że dosyć fajna rzecz, to co mówię wcześniej o sprzężeniu zwrotnym w muzyce, to mam takie poczucie, że kawałek Absent Friends to jest kawałek, który brzmi bardzo w stylu wszystkich kapel, które wtedy zaczynały od metalu odchodzić w stronę jakichś takich bardziej tanecznych form i pewnie dla tych kapel z kolei właśnie Killing Joke było inspiracją, więc to jest fajne. No Absent Friends to dla mnie najnudniejszy chyba z całej płyty. I mam takie, jeszcze tu sobie zapisałem w swoich notatkach, że pierwszy numer na tej płycie, czyli Savage Freedom, kojarzy mi się z kawałkiem, którego tytułu nie pamiętam, ale kawałkiem, który był na zapomnianej i chyba w ogóle nigdy nie jako specjalnie nieznanej płycie zespołu Milion Bułgarów pod tytułem Langusta, który pewnie też się mocno inspirował Killing Joke, aczkolwiek tutaj akurat Milion Bułgarów był pierwszy i to skojarzenie nie jest jakieś takie bardzo mocne, więc tutaj żadnych inspiracji w żadną stronę nie było, chociaż jak znam przekonanie o własnej wspaniałości wokalisty Milan Bułgarów, to on pewnie byłby skłonny uznać, że to on był inspiracją. Pewnie tak by było. Szeregi epigonów się mnożą. Ja powiem o demokracji krótko. Pierwsze wrażenie bardzo dobre. Później zaczęło mi jednak przeszkadzać coś, co się chyba tobie podoba, bo powiedziałeś, że płyta jest chaotyczna. Ja to sobie nazywałem w taki sposób, że jest zdezorientowana stylistycznie. I to mi przeszkadzało trochę. W związku z tym nie jestem fanem tej płyty, ale to co na plus muszę przyznać, to że w tak brudny i obrzydliwy sposób chyba Coleman nie darł mordy na żadnej płycie, więc tu jest wejście na wyższy poziom obrzydliwości w darciu ryja i to jest na plus i oddaję głos Francowi, Franc tobie. Znaczy no, w ogóle trzeba wspomnieć, że tam się pojawia w bardzo dużych ilościach gitara akustyczna. Prawda, która, nie wiem, czy to ktoś to zaznaczył, że ta gitara... Nie. Się, ta gitara, no właśnie, pamiętam jak miałem pierwszą lata temu fazę fascynacji Killing Joke i fazę fascynacji innymi kapelami industrialnymi, to ta płyta mnie strasznie odrzucała, bo ta gitara akustyczna w ogóle nie pasowała do industrialu. Ja bym to nazwał jako jakiś taki industrialny folk, rock metal, jakbym miał to określić. Zresztą zdaje się, że Coleman się wtedy, akurat był wtedy w takiej fazie fascynacji, po pierwsze rdzennymi kulturami amerykańskimi, Indian i tak dalej, a po drugie on się jakiś czas wcześniej przeprowadził na Nową Zelandię i tam z kolei też jakieś tam ludy polinezyjskie miały wpływ na tą jego twórczość. I w ogóle tutaj nawet jeżeli chodzi o teksty, to przekaz jest alternatywie do Pandemonium, to jest taki, można powiedzieć, new age'owo, post-hipisowsko pozytywny, że jednak będzie fajnie, że jednak nam się uda. Najbardziej lubię kawałek Prozac People, chociaż mam do niego takie mieszane uczucia. Szczególnie fajne jest tam takie przejście między zwrotką a refrenem, gdzie on tam krzyczy Let Me Out. To mogłaby Nirvana z Cobainem to wykonywać, szczególnie ta część. Później taki refren już wchodzi bardziej popowy, ale mimo wszystko lubię ten kawałek. No i ten Intellect za ten taki bangerowy refren z tą frazą taką chwytliwą, Kiss My Intellect Goodbye, a któryś recenzent stwierdził, że ta płyta brzmi tak, jakby James Hetfield spotkał się z U2. Wyobraźnia recenzentów też jest.
No i teraz mamy taki spory przeskok czasowy, no bo płyta Democracy jest z 96 roku. Znaczy to było zawieszenie działalności. Zawieszenie działalności, tak, urwanie aktywności zespołu aż na 7 lat. No i możemy powiedzieć, no tak jak Extremities był swego rodzaju tutaj zmartwychwstaniem czy odrodzeniem, no to mamy kolejne zmartwychwstanie. To takie dosłownie, bo płyta nazywa się dokładnie tak samo jak debiut, czyli znowu nazwa eponimiczna, to Killing Joke, Killing Joke. Drugie życie, drugie wcielenie. Nie? Szczególnie, że Coleman tam wierzy w reinkarnację. Drugie albo trzecie chyba, bym powiedział, trzecie wcielenie. Ale okej, okay, ja bym tu trzecie datował wcielenie. Ale jeżeli chodzi o ten tytuł płyty, no bo nie kojarzę innych zespołów, żeby dwa razy tytułowały płytę, że tak powiem, nazwą swoją. Nie pamiętam z historii muzyki. Też nie przypominam sobie. Były tam jedynki, dwójki, trójki, a tu jest po prostu wprost znowu Killing Joke, bez żadnego numerka, bez żadnego niczego. No to tutaj tylko jako tło mogę powiedzieć, zaraz przejdziemy sobie do muzyki, że w ramach zadośćuczynienia być może, czy przez męczące sumienie za splagiatowanie kawałka 80s na płycie zagrał Dave Grohl z Nirwany, prawda? Więc i miał całkiem spory wkład podobno w tą płytę. Który podobno nie wziął wynagrodzenia, ale to też nie jest potwierdzona informacja. Tak, takie plotki tutaj można wyczytać takie w internecie. Takie plotki są, ale nie potwierdzą. Ale chyba zgodzimy się, że jest to płyta bardzo dobra. Ja mam zawsze problem, która jest moja ulubiona, czy Killing Joke 2003, tak ją nazwijmy, czy kolejna, która przyjdzie, czyli Hosannas from the Basement of Hell. I tu chyba to będzie dla mnie nigdy nierozstrzygnięty problem. Mhm. No to jest, dla mnie to jest właśnie, to jest Killing Joke w takim najlepszym wydaniu. Ja rozumiem, że te pierwsze płyty, łącznie z debiutem, to miały wpływ niebagatelny na dalszy tok rozwoju muzyki. Ta już nie miała, no bo ona tu nie wymyśliła prochu, ale nawet... Ale każdy kawałek jest dobry na tej płycie. Każdy kawałek. Nie ma słabego kawałka. W zasadzie ja bym powiedział, że You Will Never Get Me to jest takie zbyt popowe, ale tak... Nie, to jest taki... Nawet jest poziom tej dżamy, no to dla mnie to nie jest dobry numer na pewno. Tak, no dobra, to niech będzie jeden. Okej. Okay. Ale to bym się zgodził, ale tak o każdym można naprawdę coś, jakiś element wyciągnąć, gdzie jest po prostu to mistrzostwo. W ogóle ciekawą rzeczą jest, że podobno pierwotnym pomysłem Colemana było, żeby na tej płycie zagrało trzech perkusistów. I obok Grohla miał zagrać perkusista systemowy Down i Danny Carey z Tula. No ale jakoś, tak. Nie wiem, nie udało się, nie ten i został Dave Grohl. Nie wiem, czy by to polepszyło sytuację, czy by to pogorszyło sytuację, ale... Pewnie by pogorszyło, znając życie. Ale tak. A w ogóle na trasie promującej tą płytę to bębnił Ted Parsons, to też jest znakomity perkusista, bo on grał i w 80-tych latach i w Swansach, później grał z Godfleshem, później grał i z Prongiem, także to jest akurat z branży jeden z najlepszych. No i tutaj na bas powrócił Paul Raven. A jak jeszcze jedna rzecz, jak przeglądałem sobie też recenzję, to magazyn Rolling Stone, który według mnie wyjątkowo często w ogóle nie trafiał z recenzjami, to dał tej płycie 2 na 5, także to kryminał, to już... To nie rozumiem. Ale oni mieli często, oni takich wpadek zaliczyli w historii mnóstwo, także to... No właśnie są w historii twórczości różnych zespołów rockowych takie płyty, które prochu nie wymyślają, ale są po prostu bardzo dobre. Każdy kawałek na nich jest bardzo dobry. To taki powiedział Dark Side of the Moon trochę, tak? No też powielił wszystko, co już wcześniej było w twórczości Pink Floyd, ale on się zapisał jako taki bardzo, bardzo dobry, solidny. I ja myślę, że to ten też można by go tym mianem określić. Co ty, Krzysztof, na tą płytę? Wtedy, kiedy, i to będzie jakby link do tego, do naszej poprzedniej audycji, ja już wspólnej, dlatego że wtedy, kiedy ta płyta wychodziła, to ja jakoś tak, co prawda jeszcze nie byłem na forum Armii, ale przez to, że na forum Armii chwilę później, jak zacząłem się udzielać, to Killing Joke był dosyć popularny, to ja wtedy jakoś tak zacząłem właśnie tego Killing Joke chyba pod wpływem ludzi z forum Armii bardziej słuchać, więc to była pierwsza płyta, której słuchałem dużo i pierwsza jakby płyta, którą tak wyknąłem regularna. Więc ona pod tym względem jest dosyć ważna. Natomiast
Powiem tak, ja jej posłuchałem sobie tak naprawdę teraz chyba w całości tylko raz, może dwa razy. Ja mam takie poczucie, że tak naprawdę to tutaj dopiero Jess Coleman zaczął drzeć mordę tak porządnie. I to jest dla mnie bardzo w stylu ministry i powiem szczerze, że wcale mi się to nie podoba. Najbardziej mi się z tej płyty podoba taki kawałek, którym on w ogóle nie śpiewa jak on, który się nazywa Blood on Your Hands. Bo to jest fajny, Dobry zgrzytliwy, kawałek. punkowy Tam numer jest bardzo fajny refren. Tam jest bardzo fajny refren. i on nie do końca brzmi jak Killing Joke. Ja nawet jak jest tak, że jak Spotify się już skończy jakaś płyta i potem se puszcza jakieś takie rzeczy losowe, różnych kapel podobnych, no to tak to mi włączyło tam w jakiejś kolejce i tak pomyślałem, czy to jest Killing Joke? Musiałem wyjąć ten telefon z kieszeni i sprawdzić, że to było Killing Joke. No i mówię, ten numer jakoś zapamiętałem. Podoba mi się bardzo kawałek The House That Pain Built. Tak. Natomiast tak ogólnie, To. no ta płyta jako całość jest na pewno mocna, ale zrobiła na mnie mniejsze wrażenie teraz jednak niż te lata temu. Natomiast te dwa kawałki, które mi się teraz podobają najbardziej, jakoś wtedy, kiedy tego słuchałem w tym 2003, tam 2004 roku, mi z kolei umykały. Więc ogólnie fajnie, no, płyta ważna w moim poznawaniu Killing Joke, na pewno bardzo mocny powrót. No też ta historia z Grolem jest ciekawa. Ale czy to jest moja ulubiona płyta? No w pierwszej piątce by się znalazła, ale już w pierwszej trójce to nie. A jeszcze z tych eksperymentów wokalnych, o których wspomnieliście, to no chyba trzeba dodać jednak tą kawałek otwierający, czyli Death and the Resurrection Show, gdzie ja tam słyszę wpływy takiej wokalu charakterystycznego dla muzyki dancehallowej w ogóle. No To mi się wydaje, to że była nawet te inspiracja. podziały rytmiczne, co tam się pojawiają, to są chyba właśnie gdzieś wywodzące się z Tak, tych tak. rejonów. Dobry chleb razowy, można powiedzieć. Płyta Tak. albo taki bardzo dobry chleb razowy. No i przechodzimy sobie dalej do Hosannas from the Basement of Hell. No tutaj kontynuowana jest ta linia, ale ty powiedziałeś, Franz, że tutaj zastanawiasz się, która lepsza, tak? Czy Killing Joke, czy Hosannas, tak? Tak, bo znaczy no, Co, z czym mamy do czynienia, może najpierw powiedz w tej płycie, w twojej ocenie. Hosanna była nagrywana w zupełnie innych warunkach, bo w ogóle pobocznym zajęciem i to takim, które głównym źródłem zarobku dla Colemana to było aranżowanie takich orkiestralno-symfonicznych wersji znanych utworów rockowych. To były nagrywane płyty tam z utworami Led Zeppelin, Rolling Stonesów, nie wiem czy nie Floydów i on odpowiadał za aranżację, a przy okazji współpracował tam i z jakimiś orkiestrami i tam w Nowej Zelandii i też między innymi z Filharmonią Praską. I ta płyta była nagrywana w Pradze, w studiu, które się nazywa Faust, a tak dokładnie to w sali prób, która się znajduje na najniższej kondygnacji w piwnicy tego studia, które jest tak tam slangowo nazywane Hell albo Basement of Hell, czyli piwnice piekła, stąd jest tytuł. Nawet można sobie wejść, to polecam, szczególnie jak komuś wpadnie w ucho ta płyta, to polecam sprawdzić sobie stronę tego studia faust.cz, bo to jest na czeskiej domenie. Ta sala prób stricte, w której była nagrywana ta płyta, to nie jest taka jednolita przestrzeń, tylko to jest taki labirynt betonowy, stąd jeszcze akustyka jest szczególna. A dodatkowo tam jest sprzęt taki vintage'owy, jak to się mówi, analogowy z lat 70. I oni jak nagrali tą płytę, to właściwie zakończyli na jakichś tam wstępnych miksach, nie robili jakichś dogrywek, masteringów, więc to jest takie pół demo i tą surowość słychać. Jakaś taka właśnie plemienno-surowa, jakaś taka chemia się wytworzyła na tym, bo te utwory, większość, tam są długie utwory, takie po 6-7 minut nawet. Tak. No, tu jeszcze większość z nawet nich, pod dziesiątkę a podchodzą. większość z nich to bazuje tak naprawdę na jednym, maksymalnie dwóch prostych riffach. Ale to się nie nudzi. I to Nie, jest nie, właśnie nie, nie. fenomen, że to się nie nudzi. Pojawiają się też tam takie Oczywiście. orientalne ornamenty nawiązujące do Pandemonium, na przykład w kawałku Invocation.
No, klawisze też tam jakieś są, ale głównie właśnie jest to dosyć, z jednej strony właśnie taka tłumione akordy, a z drugiej strony gęsta gitara i te takie trybalne, powtarzające się w kółko sekwencje, tylko tak jak mówię, one wprowadzają w taki trans To i Walking with God jest takim emblematycznym to ilustracją tego, co mówisz, prawda? ja bym wskazał na Lightbringer i na Judas Gold, czyli na przedostatni i przedostatni kawałek. A dla To mnie to. są moje takie ulubione. A to takie jedno wtrącenie to jak już wskazywaliśmy takie wynikające pewnie z szerokich horyzontów muzycznych Colemana, takie wtręty stylistyczne, tutaj właśnie Goa, tutaj nie wiadomo skąd się znajduje Dancehall, to tutaj z kolei mi się wydaje, że w tym Lightbringerze, którego wspomniałeś, to ja słyszę ewidentną inspirację Electro Body Music. To też mogą Państwo sobie sprawdzić, czy fantazjuję, czy tam to jest. Moim zdaniem to tam jest. Ja niekoniecznie. No i to był ostatni album z Polem Ravenem, bo on umarł rok później. I fajna jest też okładka, to jest jakiś rosyjski artysta, który, jakiś surrealista, który jakieś takie łączy, nie wiem, Salwadora Dalego z Hieronimem Boschem. To... No to Okładki tyle ode... Democracy nie przebije, co prawda, ale blisko. Zachęcamy Państwa. Jedna z najgorszych okładek, jakie widziałem, to Jak było państwo Kaiser. Chcieli zobaczyć, co to znaczy pojechać z okładką, to nie mieli do czynienia, to polecam zobaczyć okładkę płyty Democracy. To jest, jak powiem, wykrzeczenie systemu. Hosanna, jeden z moich dwóch faworytów, obok właśnie Killing Joke, tego drugiego z 2003 roku. Moim takim do tej płyty zastrzeżeniem to jest właśnie to, że dla mnie te numery już zaczynają być za długie. Natomiast wy wcześniej parę razy przywoływaliście Motorhead, ja w ogóle takich skojarzeń nie miałem. Natomiast tutaj mam, dlatego że, i to pewnie znowu się lista epigonów wydłuży, mianowicie to, co się dzieje w utworze tytułowym, przypomina mi taki styl, który późny Wojwod zaczął uprawiać, czyli takie galopady z takim motorheadowym basem, ale zarazem coś, co jest takie dosyć ciężkie i wtłaczające w ziemię. I Hosanna to jest dla mnie coś, co dało start temu myśleniu. Ja tutaj sobie użyłem takiego określenia rozmyta dźwiękowo nadbudowa na punkowym fundamencie. Natomiast mi się z tej płyty podoba jeszcze Invocation, które jest wolne, ciężkie i ma takie fajne, może nawet trochę festyniarskie orkiestracje. No, takie Nie wiem, czy orientalne, dają orientalne, to tak do pandemonium miałbym to gdzieś ja tam. właśnie nie wiem, słuchajcie, nie wiem, co jest z moim słuchem, do czyjego ja się z wami nie wychmurzył, który na was daje. Ja w ogóle słuchając tych płyt ani razu nie miałem skojarzenia, że cokolwiek jest orientalne, powiem wam, w ogóle mi to przez myśl nigdy nie przeszło. Ale mówię, to pewnie jest Ciekawe. jakieś moje, po prostu moja głuchota na to zjawisko. Natomiast trudno mi coś z tej płyty jednoznacznie poza tym wyróżnić. Raczej wyłapywałem to, że mi się pewne rzeczy z czymś kojarzyły. Na przykład Implosion mi się bardzo kojarzy z kawałkiem Tata w Gestapo Kultu, O, to taka petarda, to jest taka petarda. a Judas Goat mi się kojarzy z kawałkiem Ribbons, Sisters of Mercy. O, ciekawe. Lubię tą płytę. Ja ją oceniam, tak już chyba wspomniałem, na równi z płytą tą Killing Joke 2003. Więc to jest też taka wysoko umiejscowiona równina w ich twórczości dla mnie. Myślę, że będę tej płyty jeszcze od czasu do czasu słuchał, ale to już nie jest to, co ja w Killing Joke pokochałem. I to jeszcze nie jest to, co w Killing Joke pokochałem, o czym za chwilę. Może słowo pokochałem jest w ogóle trochę na wyrost, ale to, co bardzo polubiłem. No to ja to, to ja w moim przypadku to jest to, co ja pokochałem. To nie mam wątpliwości. No, ja nie będę się tutaj powtarzał. Bo ja myślę, że tutaj w dużej mierze się z Francem zgadzam co do opinii na tej płycie. Też mi się podoba jej transowość, też mnie to nie nudzi. Monolityczność, różne smaczki, super efekt. No i teraz przechodzimy sobie do moim zdaniem ostatniej płyty godnej uwagi Killing Joke, jaka została wydana przez ten zespół.
no, płyty Absolute Descent z 2010 roku. Ja tą płytę oceniam wysoko. Myślę, że jest to płyta trochę nostalgiczna, że słychać w wielu momentach, jak oni tam wracają do tych lat 80. i robią to nienachalnie, tak jak niektóre zespoły dzisiaj tam próbują wracać do korzeni, wiadomo, że wielki shit z tego wyjdzie, tutaj nie, tutaj autentyczny powrót duchem do tych dawnych czasów. Są też właśnie wpływy muzyki tanecznej, takiej charakterystycznej, no European Superstate, prawda, no kawałek z lat 80. totalnie. Jest to płyta dobra, solidna, ale jest perełka i ta, dla mnie osobiście ta perełka to już jest taki powrót do samego początku twórczości Killing Joke, czyli do muzyki właśnie dubowej w tych klimatach, bo płytę kończy utwór Ghost of Ladbroke Grove, moim zdaniem jeden z najlepszych utworów Killing Joke w klimacie właśnie takim dubowo-regowym i ja bym na pewno w takiej pierwszej piątce moich ulubionych kawałków Killing Joke ten utwór wieńczący płytę ustawił. Oddaję wam głos. Krzysztof. Wyszło mi, że to jest płyta Killing Joke, która mi się w ogóle najbardziej podoba ze wszystkich płyt. Być może właśnie dlatego, że tutaj są proporcje najlepiej ułożone między tymi wszystkimi osiągnięciami brzmieniowymi lat 2000, ostrymi gitarami, jakimś tam czadem. Ale z drugiej strony tu jest faktycznie mnóstwo tych lat 80. I to jest płyta, do której myślę, że najchętniej. I wracałem sobie od czasu do czasu i wracam. Bardzo mi się podoba. Ghost of Ladbroke Grove też mi się podoba rzeczywiście. Jest to trochę zaskakujący dla mnie numer, ale jest fajny. European Superstate to jest w ogóle kawałek, którego chyba najczęściej słucham. Chociaż widzę w nim taki problem jeden jedyny, że on ma ten swój przekaz, który dopiero teledysk w pełni pokazuje i dopiero z teledyskiem razem trzeba go jakby przyjmować, dlatego że wtedy dokładnie widać, o co chodzi, bo no to tak w pierwszej chwili no to jest taki pozorny optymizm i prawie że jakiś hymn na cześć Zjednoczonej Europy, a potem wychodzi, że nie do końca, znaczy, że Coleman faktycznie jest chyba entuzjastą jakiejś formy Zjednoczenia Europy, natomiast niekoniecznie jest to zjednoczenie, które oglądamy teraz, chociaż no jeszcze trochę inaczej to wyglądało wtedy, no ale może on jako taki no trochę szur pewne rzeczy widział wcześniej, które my w pełni widzimy obecnie. Więc ten numer, ja już pamiętam, że byłem bardzo zły na nich, dlatego że początkowo ten kawałek i jego teledysk funkcjonował na YouTubie tylko jako zapowiedź trasy koncertowej, więc to jakoś było taka trochę zagłuszona tymi informacjami o koncertach forma, natomiast później się pojawił samodzielnie i to jest ewidentnie mój faworyt. W ogóle jest jakieś takie zaskakująco optymistyczna ta płyta, tam In Excelsis na przykład jest takim kawałkiem no bardzo, bardzo entuzjastycznym jak na Killing Joke. Zwróciła moją uwagę jeszcze, że w kawałku Endgame Reef jest bardzo podobny do kawałka Cool Thing Sonic Youth. Mm-hmm. I jeszcze mi się bardzo podoba z tej płyty kawałek Here Comes Singularity, który ja miałem, pamiętam, że ja kiedyś dawno temu, jak zacząłem tego Killing Joke słuchać, to miałem dosyć często skojarzenie z New Model Army, które później mi się gdzieś ulotniło, natomiast w tym kawałku to skojarzenie mam cały czas. To jest numer, który dla mnie mógłby bardzo fajnie brzmieć, gdyby go zagrało New Model Army, chociaż oczywiście brzmi też fajnie jak Killing Joke, ale byłbym bardzo ciekaw, jakby to wyglądało, gdyby go zaśpiewał Justin Sullivan i jakby to było zagrane w tym instrumentarium i brzmieniu New Model Army. Więc mówię, no dla mnie świetna płyta, jedna z dwóch lub trzech, no chyba nawet z dwóch moich ulubionych płyt Killing Joke. Przy czym ja tak bardzo nie przekreślam tego, co jest później. To od razu mówię. Znaczy ja w ogóle nie jestem zaskoczony tym wyborem u ciebie, bo moim zdaniem to jest chyba najbardziej punkowa płyta mimo wszystko. Wymieniliśmy tu dużo wpływów, dużo takich stylów, do których się nawiązuje, ale feelingowo moim zdaniem to punk jest najsilniej właśnie obecny na Absolute Descent, więc to, że powiedziałeś, że to jest twoja ulubiona płyta, czy jedna z dwóch, to nie zaskoczyło mnie zupełnie. Franc, jak ty podchodzisz do Absolute Descent? Znaczy ja wam przyznaję rację, że to jest taki ich the best of, oczywiście nie the best of repertuarowy, tylko stylistyczny. Jakby ktoś chciał, że tak powiem, zorientować się, co oni grali na przestrzeni tych poprzednich 30 lat, to Absolute Descent to jest właśnie taki kawałek, to jest płyta do polecenia.
Pierwsze trzy kawałki to one tak nawiązują jeszcze stylistycznie do poprzednich dwóch płyt, czyli do Hosanny i do Killing Joke 2003. I z tej trójki to bym The Great Call wymienił jako taki chyba mój najulubieńszy w ogóle z tej płyty. Później już zaczyna się właśnie takie zróżnicowanie. In Excelsis to jest taki, można powiedzieć, no, orkiestralno-antemiczny, a później się pojawia to European Superstate, które bym sklasyfikował jako taki, jest, nie wiem czy dobrze kojarzę, ale jest taki gatunek, który się bodajże nazywa Future Synthpop, czyli nawiązuje do tego brzmienia z lat 80., ale jest jednocześnie naszpikowany już takimi różnymi efektami i tak dalej, zupełnie nowoczesnymi. A później z kolei następuje This World Hell, który jest dla mnie w ogóle nawiązania albo do wczesnych Swansów, albo do God Flesha. To po prostu takie uderza, taki młot po prostu uderza sekwencyjnie i tam ta melodii z kolei nie ma. Na pewno warto wspomnieć, że to jest w ogóle pierwsza płyta nagrana w tym klasycznym, pierwotnym składzie od 82 roku. Bo tam oni tak naprawdę... Nie było w planach nagrywania kolejnej płyty. W 2007 roku umarł Paul Raven, basista. No i ten klasyczny skład, ta czwórka spotkała się na pogrzebie i stwierdzili, że trzeba było coś nagrać. Więc Absolute Descent to jest pierwsza płyta nagrana w klasycznym składzie od 82 roku. No i tam zresztą jest kawałek pod tytułem The Raven King i on jest stricte poświęcony właśnie pamięci Paula Ravena. No, Ghost of Ledbetter Grove, ja też bardzo go lubię, no ale to już zostało powiedziane wszystko, czyli że nawiązuje do tego pierwszego etapu twórczości, czyli tego jeszcze z wpływami dubowo-regowymi. I też uważam, że to jest ostatnia płyta taka warta uwagi. No to Absolute Descent tak podsumuje płyta, która udowadnia, że można pięknie wrócić do przeszłości, niekoniecznie poprzez komercjalizację nostalgii, czy kapitalizowanie nostalgii, czy granie na uczuciach fanów. Tu mamy do czynienia z autentycznym, takim emocjonalnym powrotem do źródeł i tego typu powrót do korzeni ja kupuję. I słuchajcie, żebyśmy się zdążyli zmieścić w tych 2 godzinach, bo tak planowałem, to ja ustąpię Wam omówienie tych 2 pozostałych płyt, bo ja uważam, że one nie są godne uwagi, ani płyta z 2012 roku z rzymską nazwą, ani z 2015 roku Pylon mnie nie przekonują. Spośród tych 2 płyt, właśnie bardziej futurystycznych, przynajmniej w zamiarze, bo chyba one bardziej retro brzmią niż futurystycznie, wbrew pozorom, jeden kawałek Fema Camp moim zdaniem jest godny uwagi i w zasadzie tyle. Więc oddaję Wam czas na popastwienie się albo na zrehabilitowanie tych płyt. Dobra, 2012 dla mnie się słabo zaczyna, ale i w ogóle tam właśnie początek płyty jest jakiś taki słaby, natomiast później jednak jest lepiej, no bo mamy Corporate Elect, czyli znowu punkowy kawałek o wyborach i tam jest, zauważyłem, że riff, który jest już w refrenie, jest bardzo podobny do riffu z kawałka Submission w wersji Sex Pistols. Jest tam Incitera, czyli taki kawałek, który mi się znowu kojarzy z New Model Army, który też był jakimś tam mikro przebojem, nawet znów się o listę trójki otarł. Ja tą płytę ogólnie w miarę lubię, chociaż tam, że jakichś hiciorów wielkich poza Incitera nie ma. Kawałek Trans mi się dosyć podoba, ponieważ mam poczucie, że tam jest taki powrót do przeszłości, ale już w tym takim duchu właśnie bardzo, bardzo siekierowym. Tam jest taki taka transowa, taneczna perkusja, taki fajny bas i to mi się podoba. Natomiast mam takie wrażenie, że na tej płycie forma muzyczna Colemana, znaczy nie muzyczna, forma wokalna Colemana bardzo siada, że on się robi taki równocześnie znużony i nużący przez to i to mi trochę utrudnia, jeżeli chodzi o słuchanie tej płyty. Mój odbiór. Prawie jak Budzyński na Toni. No to znaczy ja mam niewiele do powiedzenia. Nie jestem fanem tej płyty. Po pierwsze tu ciężar i ostrość brzmienia jest stępiona. Tu Krzysztof wspomniałeś o tym kawałku Inciteria.
To ja mam, znaczy on jest fajny, całkiem fajny jak na tą płytę. Ja mam wrażenie, że on by mógł powstać między Nighttime a Brighter of the Thousand Sun. Że coś już po Nighttime, ale jeszcze przed Brighter. Fema Camp też jest fajnym kawałkiem, ale tak poza tym, no to nie mam osobistego nabożeństwa do tej produkcji, więc okay. Krótko. Więc przechodzimy do Pylona i no też... No to jeszcze Pylon. To ja Pylona... Ja już nic nie mówię. Ja Pylona słuchałem nie tylko raz i w sumie też bym skorzystał z prawa do zachowania milczenia. No dobra, to ja powiem, ja tej płycie dałem 3 gwiazdki, co w sumie nie jest jakąś tragiczną oceną. Pierwsze skojarzenie przy pierwszych biegach mam z cenioną przez wszystkich płytą Hosanna, tyle tylko, że jakoś tu jest mniej energii. Tutaj już dla mnie bardzo zażyna tą płytę to, że numery są takie długie i ta długość nie ma uzasadnienia żadnego bardzo często. Jest jakaś elektronika czasami. Są ciekawe kawałki, które jakimiś tam chyba singlami były, czyli New Cold War i I Am The Virus. Przy czym I Am The Virus to już jest taki... jakiś taki turboapokaliptyczny wyciąg sytuacji na świecie, ale to praktycznie teraz w każdym kawałku, który jest singlem Killing Joke jest to samo. Do tego się pojawia to, o czym mówiłem wcześniej, czyli problem teledyskowy, mianowicie wszystkie kolejne single, i to się również tyczy 2 singli, które wyszły już po Pylonie i za którymi nie poszły żadne płyty, ale które spokojnie mogłyby być na tej płycie, czyli Lord of Chaos, który się ukazał w 2022 i Full Spectrum Dominance, który się ukazał w 2023. Wszystkie te numery, łącznie z I Am The Virus i New Cold War chyba, mają teledyski, które po prostu są jakimś zbiorem zdjęć zespołu, zdjęć polityków, jakichś takich przykrych animacji. Jest to męczące, jest to po prostu nieprzyjemne w odbiorze, do tego pogłębia to poczucie, że cały czas się obcuje z jednym numerem. Natomiast też ta płyta się dorobiła chyba poza tym New Cold War i I Am The Virus przeboju, dlatego że jest kawałek Euforia, który z tego co fajnie się słucha, chociaż on wcale nie jest taki optymistyczny, jakby wskazywał tytuł, ale z tego co widzę po Spotify'u, to on tak. Jest odtwarzany przez ludzi dosyć często i nawet jest puszczany. Jak ktoś chce włączyć jakieś takie zestawienie po prostu największych przebojów Killing Joke, czy tam najchętniej słuchanych kawałków Killing Joke, to się okazuje, że to jest numer, który jest słuchany prawie tak samo jak te 2 główne hiciory. No i ten numer ma w sobie jakiś taki oddech. Podoba mi się. Też jak on się włącza, to jakoś tam sprawia mi to pewną radość. I jest kawałek, który... I to w ogóle jest ciekawostka, dlatego że ja... W ogóle bez związku z naszą rozmową, jeszcze ona w ogóle nie była w planach, to było jakoś tak, no nawet się chyba nie znaliśmy wtedy za bardzo, bo to były początki wojny na Ukrainie. Pamiętam, że ja sobie poszedłem na jakiś spacer w nocy i tak, po prostu myślę, że sobie posłucham czegoś, czego prawie nie słuchałem, co włączyłem płytę Pylonce. No ona mi się wtedy spodobała. Najbardziej mi się spodobał kawałek War on Freedom. Może dlatego, że on znowu jest oparty na takich dźwiękach, które ja bardzo lubię. On nawet dla mnie, po prostu tutaj nikt nas żyje nie złapie, bo to była bardzo luźna inspiracja, bardziej tekstowa, ale później jeden ze swoich kawałków napisałem właśnie z inspiracji luźnej tym numerem. I to jest też jedyny numer Killing Joke, który mam w tej chwili dodany do ulubionych na Spotify'u i mi się w związku z tym odtwarza dosyć często sam z siebie. Więc ja tej płyty nie przekreślam, chociaż rzeczywiście jak jej słucham, no to jest to płyta, która ustępuje wszystkim, nawet łącznie z tą płytą z 2012 roku, płytą po tej ostatniej reaktywacji. Ja nie wiem, czy oni jeszcze planują cokolwiek pełnego nagrać. Może czymś zaskoczą? Podobno tak, ale tylko nie wiem, jak to jest po śmierci Walkera, bo to jeszcze przed śmiercią no właśnie. Walkera to zapowiada. A teraz więc... Więc tak naprawdę to jest taka płyta, że jak się to wszystko wymiesza, to ona sobie jakby bardzo nie odstaje, są dobre momenty, natomiast ogólnie ja czuję, że coraz bardziej to jest wszystko wymęczone, no że to jest coraz bardziej na jedno kopyto, no i też właśnie to, co niby jest taką cechą charakterystyczną w przekazie zespołu, no to już też zaczyna być nużące, po prostu mówię, to ja mam takie wrażenie, które jeszcze podkreśla ta sfera obrazów,
jakby to było w kółko granie jednego kawałka, nawet jeżeli czasami jest szybciej, czasami jest wolniej. No. Dla mnie to słowo wymęczone w odniesieniu do tych dwóch ostatnich płyt długogrających jest idealne. No, zostało jeszcze takie pojedyncze single. Czy chcielibyście ten temat rozwinąć? Bo już później po 2015 roku Longplay nie został wydany. Czy... No ja, tak, nie, ja o nich ja powiedziałem. Ty, Krzysztof, chciałeś o tych Myślę, singlach. Myślę, że warto je sobie zobaczyć. Warto je sobie zobaczyć, ale to one nic specjalnie nie wnoszą. Są dosyć miłe dla ucha, jeżeli jest to ucho fana późnego Killing Joke. Mhm. Okej, okay. No i tym sposobem dotarliśmy do końca tutaj naszej podróży z zespołem Killing Joke i moim zdaniem bardzo interesującej. I mam nadzieję, że teraz po tym, co powiedzieliśmy, będziemy mogli sobie odpowiedzieć na pytanie i temu poświęcę koniec audycji. Czy mamy do czynienia z szarą eminencją rocka, która dyskretnie kształtowała tę muzykę, nie wychylając się za bardzo naprzód? Franz, odpowiedz na pytanie wejściowe tutaj nasze. Znaczy tak, myślę, że to już tyle argumentów na potwierdzenie tej tezy padło. Ja bym jeszcze dodał ciekawostkę, że to jeden z niewielu, może jedyny zespół, który tak naprawdę przeżył trzy młodości. Bo ta pierwsza, pierwotna młodość, później ta początek 90 lat i początek 2000. No to nie, z głowy nie powiem, czy jest jeszcze coś drugiego. Jednak coś w tej reinkarnacji Kolemana jest. Tylko może w nie takim sensie, jak on by to chciał widzieć. No okej. Okay. Krzysztof? Tak, no ja się z tym zgadzam. Nawet to, co mówiłem już po prostu, że z jednej strony to jest kapela, która jak na taką kapelę oddzielną bardzo trzymała rękę na pulsie i ulegała pewnym wpływom i takim po prostu falom, które niosły całe gatunki, podgatunki w pewnym momencie. No ale z drugiej strony też widać, że ich pewne pomysły się przebiły i wpływały na twórczość bardzo wielu zespołów. W dużym stopniu po tym, co wy mówicie, no to widzę, że to są kapele z takich rejonów, które mnie mało interesowały, ale nawet właśnie to bardzo mnie to uderzyło, jak już właśnie się zorientowałem, że nawet jeden z moich ulubionych numerów Exploited jest bardzo silnie wzięty z Killing Joke. No i to też, o czym się dowiedziałem przypadkiem czytając na bieżąco książkę o No Means No, że oni w swoim busie podczas którejś tam trasy koncertowej zajeżdżali jakiś kawałek Killing Joke i kawałek Changes dokładnie i uważają, że on bardzo wpłynął na jeden z ich utworów później z tego samego okresu. Chociaż z drugiej strony, z tego co się słuchałem, to on wcale nie jest aż tak podobny i te zespoły, które się wcale nie przyznają do tego, że mają coś wspólnego z Killing Joke, to powinny się zawstydzić po tym, że No Means No, które tak bardzo skromnie się zasugerowało, się do tego przyznaje wprost. Zresztą też polecam, łącząc te wątki, że też odkryłem niedawno, że No Means No ma swoją własną koncertową wersję The Wait, która nie jest może jakaś rewelacyjna, ale jako ciekawostka warto sobie ją odpalić. No więc ja wam bardzo dziękuję w ogóle za zainspirowanie mnie do odbycia tej podróży muzycznej, bo to był taki zespół, który był obecny w moim życiu, ale nie słuchałem go nigdy w jakichś bardzo dużych dawkach, przynajmniej tego nie pamiętam. Ale teraz sobie posłuchałem chyba no za całe 45 lat i no nie żałuję tego, bo to było dosyć ciekawe doświadczenie. Tak, można podsumować, wszystkie drogi prowadzą do Killing Joke. My już z kolegami mamy ustalony następny obiekt rozpracowania za około miesiąc prawdopodobnie. Tym razem będzie to osobistość muzyczna w Polsce, której nie sposób wpływu przecenić na muzykę rockową od lat 80., ale nie będziemy zdradzać, być może ktoś się domyśli. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, zapraszam do dzielenia się myślami na temat tej naszej audycji, na temat zespołu Killing Joke. Sugestie również mile widziane, jeżeli chodzi o to, kim będziemy mogli się zająć, no już za 2 miesiące, bo już za miesiąc mamy to ustalone, będziemy o tym żywo rozprawiać. No i pozostaje mi pożegnać się i podziękować za uwagę i również szanownym rozmówcom. Dzięki wielkie. Dzięki.